Moi kochani, witam was. Mi drazi, witam was. Na tym miejscu i w tym pięknym dniu. Na tomto místě, v tomto krásném dni. Śnieg wali, wali, wali. Velice hustě sněží a sněží. Ale já vidím, že nám tu je teplo z vámi. Ale já vidím, že nám tady je společně teplo. A víte, jaký je problém ostatního času? A víte, jaký je problém poslední doby? Pán Bůh vzkazuje nám na to v svém slově. Pán Bůh nám to říká ve svém slově. Dvě věci, které on bude šukat v časech konce. Co to je? Ukazuje nám, že v době konce bude hledat dvě věci. Které to jsou? Víry. Fiare? Dobře. Víry, ano. Trpělivost. Co? Trpělivost. Trpělivost. Ještě? A ještě něco? Poslušenstvo. Láska. Láska, milost. Dobře. To otvůřme Evangelia od Mateuše 24. rozdíl. Otevřme si Mateuše 24. kapitolu. I 12. verset. A 12. verš. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębne. A że rozmnożona bude neprawost, ustydne láska mnohých. No ja tak rozumiem, że może mróz być na ulicy, może być śnieg na ulicy. Na ulicy może być mróz. Może być mróz w naszych sercach. Może być śnieg, albo mróz na ulicy, ale i w naszych sercach? Tam tak zmarznie wszystko, że nawet Pan Bóg będzie szukać tej miłości i nie znajdzie. Może się stać, że tam może być taki mraz wenku, że Pan Bóg będzie szukać tej łaski, a nie znajdzie jej. I zobaczcie, przyczyna, to diagnoza postawiona. A tady już jest ta przyczyna dawno napisana. Bezprawie. Że neprawost. Albo bezprawie, buď neprawost, a nebo láska. Tam, gdzie jest bezprawie, tam nie ma miłości. Tam, gdzie jest neprawost, tam není láska. A gdzie jest miłość, tam nie ma bezprawie. A gdzie jest láska, tam není neprawost. Piękne? Je to krásné? Moi drogi, żeby roztopić ten śnieg, trzeba nam dużo miłości. Abychom mohli roztopić tento sníh, tak potrzebujemy mnoho lásky. Nie wiem, może kościół w Czechach nie potrzebuje tego ognia, może już jest ten ogień. Ale možná, myślę, że... Možná, że církev v Česku nepotřebuje tady ten oheň, protože ho má, ale myslím si... Ale myślę, że jeżeli Pan Bóg mówi, że w czasach końca taka będzie, to może to jest prawda. Myslím si, že když Pán Bůh říká, že to na konci času takhle bude vypadat, tak je to pravda. Może jest u nás choroba taka. Možná, že taková je u nás nemoc. I my ještě mluvili, brat pověděl, že víry bude Pán Bůh šukat. Bratr taky řekl, že Pán Bůh bude hledat víru. I otvůřme Lukáše 18. rozdíl 8. verset. A otevřeme si Lukáše 18. kapitolu a 8. verš. I tam napisane, że syn człowieczy przyjdzie, ale kiedy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi. A tam jest napisane, że syn człowieka brzo przyjdzie, ale zdali nalezne wiarę na ziemi. Dlaczego my wszyscy wierzący? Proćmy wszyscy wierzący. To dlaczego Jezus będzie szukać wiary? A gdyśmy teda wierzący, tak proć Pan Bóg będzie hledat wiarę? Nie, przyjdzie do nas i tu od razu tyle wiary znajdzie. A tady mezi nás přijde a najde tady tolik víry. Nie wiem, jak w Czechach, ale wiem, że na przykład w Polsce, kiedy przyjechała w 2004 roku... Nie wiem, jak jest to w Czechach, ale když jsem přijela w roce 2004 do Czech... To było do Polski. To było bardzo trudno z tą wiarą. Tak z wiarą byli problemy. Jak opowiadała o doświadczeniach swoich osobistych, tak jak jsem říkala o svých osobních zkušenostech. To patřili moji bratři i sestry i mysleli, že co ona gada. Tak se na mě bratři a sestry dívali a říkali si, co říká, co to povídá. I větě, třeba bylo prosit 2 lata u Pana Boga, żeby v 2006 roku Pan dav namacalne dosvědčeně. Bylo třeba se 2 roky modlit až do roku 2006, aby Pán Bůh dal nějaký hmatatelný důkaz. Żeby moji bratři a sestry v Polsce uvěřili, že dzisiaj też Pan žije. Aby bratři a sestry šli a také viděli to, že Pán Bůh dnes žije. I že on dzisiaj też działa. A že on působí i dnes. Zobaczcie Hebrajczykom 11. rozdział. Otevřete si prosím Židům 11. kapitolu. I 30. verš, Židům 11:30. Napisane, že mury Jericha padly přes víry. Zde je napsané, že vírou padly zdi Jericha. Pěkné. Je to krásné. Celé mury padly přes víry.
vírou padly všechny zdi. Zobaczmy pierwszą Mojżeszową 22 rozdział. A otevřeme si první Mojžíšovou 22. kapitolu. Gdzie nasz praojciec, bo jesteśmy tak by mówić z dziećmi też Abrahama. Gdy je nasz praotec, protože můžeme říct, že jsme dětmi Abrahama. Jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego, ale jsme dětmi nebeského Otce. Dzisiaj jesteśmy też duchowymi dziećmi Abrahama. Ale Pan Bóg také říká, že jsme dnes duchovními dětmi Abrahama. I czytamy ten pierwszy werset. Takže první verš. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a tam i tak dalej. Když pak ty věci vzpomínuli, zkusil Bůh Abrahama a řekl k němu: Abrahame, a tak dál. Zobaczcie, u vás napisano zkusil, tak? Tutaj napisano wystawił na próbę. No. Wiary, tak? V polštině napsané, že jakoby vyzkoušel, jo? Vystavil na próbę wiary. Vyzkoušel jeho víru. Ojciec náš, duchový otec, byl vystavený na próbę wiary. Náš duchovní otec byl vyzkoušen. Byla ta jeho víra vyzkoušena. Ne jeden raz pan jeho vystavil na próbę, ale ta próba byla bardzo mocná, bo třeba bylo svoje děcko oddať. Nejednou pán Bůh zkoušel jeho víru, ale tady ta víra byla opravdu velice zkoušena, protože musel obětovat svého syna. I jak vy myslíte, jeżeli jesteśmy dziećmi Abrahama, czy nás očekuje taká próba? Co myslíte, když jsme Abrahamovými dětmi, čeká nás také taková zkouška? Czy očekuje nás wydarzenie, které będzie próbovalo nás zkusit? Nastane nějaká událost, která bude zkoušet naši víru? Czytamy trzeci rozdział objawienia i dziesiąty werset. Zjawienie, trzeci kapitola, dziesiąty wers. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. A protože jsi zachoval slova trpělivosti mé, i já tebe zachovám od hodiny pokušení, nebo ostříhat tě budu od hodiny pokušení, která přijít má na všechen svět. Pan Bóg mówi, że godzina próby przyjdzie na cały świat dla każdej osoby. Pan Bóg mówi, że godzina zkouszki przyjdzie na każdego człowieka w całym świecie. Czy jesteśmy gotowi na to? Jesteśmy na to przygotowani. Czy jesteśmy przygotowani na tu ostatnią godzinę próby? Jesteśmy przygotowani na ostatnią godzinę zkouszki? Nawet jeżeli Jezus jeszcze nie przyjdzie jutro, i když třeba Ježíš nepřijde ještě zítra, to každá osoba v tom životě přejde tu probu, která pokáže, či ta osoba nadaje se být s Panem Bogem v jeho království, či ne. Tak každý člověk bude vystaven té zkoušce, aby Pán Bůh viděl, jestli ten člověk je hoden nebo připraven pro to, aby jednou s ním mohl být. 11. rozdíl Hebrajčíkův neskončený. 11. kapitola i píše ho do dnešního dne. 11. kapitola Židům ještě není dopsaná, není dokončena. Pán Bůh ji píše ještě do dneška. Bohaterové víry budou do konce velbit Pana Boga přes doświadčení živé víry. Hrdinové víry budou Pana Boha pořád chválit skrze zkušenosti své víry. Celé nebo obserwuje děti Božích na zemi. Celé nebe pozoruje děti na této zemi. Celé nebo očekuje zvítězstva dětí Božích. Celé nebe čeká na vítězství Božích dětí. Zvítězstva víry i milosti. Vítězství víry a lásky. Moji drogi, či pamětáme, kdo v té sále časy vojny? Pamatuje si někdo z vás na válečnou dobu, když ještě byla válka? Tady někdo z přítomných? Może nie zrozumieli. Kto? Ja... Brat, w czasach wojny był tutaj w tym kraju, czy gdzie indziej? W Czechach był? Był si tady w Czechach, bratrze, gdzieś była walka? Tak? Dobrze, jest jeden świadek, a czy jeszcze ktoś jest? Jeden świadek, jeszcze niekto? Wiecie, bardzo dużo różnych filmów i historii, nie wiem jak u was, a u nas w naszych tych stronach, w czasie, kiedy ja w szkołę chodziła i tak dalej, dużo historii było z tych
času vojny. Za mnie w naszych dobach, gdy chodziła jeszcze do szkoły, tak se točili a promítali różne filmy prawie z tej doby walki. I wiem, że w nas na Ukrainie jest takie miasto Winnica. A u nas na Ukrainie jest jedno miasto, które się nazywa Winnica. I tam Hitler zbudował sobie taki bunker. A tam sobie Hitler postawił bunker. To było takim podziemiem, taka moc, takie miasteczko całe. Wybudował to pod ziemi, było to takowe podziemne miasto. I on samolotem przeleciał do tego bunkera. A on tam przyleciał do tego bunkru latadłem? I tam, kiedy był w naszych stronach, to był w tym bunkerze. A gdyż był tam na tych naszych oblastach, tak on był w tych bunkrach schowany. I dla Ukrainy to było miejsce takie symbolem takiego zła. A pro Ukrainę to było symbolem zła, to miasto. Że to miejsce, tak, ten bunker. Tam ten bunker, to miasto. Że tam był człowiek, w głowie którego te plany były, to wszystko. Że tam był człowiek, który planował tady te wszystkie złe rzeczy. I teraz tam jest takie jak muzeum. A ty gdzie tam takowe jakoby muzeum? I kiedy studiowała Słowo Boże. A gdy się studiowała Boże Słowo. To zobaczyła, że nasza ziemia jest tym bunkerem. A tak sam si uświadomiła, przyjmła sam si, że nasza planeta Ziemia jest tym bunkrem. Bunkerem tego siedliska tego zła. Bunkrem zdroje tego to zła. A Lucyfer, który jest mieszkańcem nieba. Lucyfer, który jest obywatelem nieba. Zbudował sobie tutaj na ziemi bunker. Tak si tady na ziemi postawił bunker. W którym ukrywa się. W którym się schowała. Knuje swoje plany. Wymyśli różne plany. Różne metody. Metody różne. Wszystko, żeby wykonać nad człowiekiem i nad Panem Bogiem to zło, które jest w jego sercu. Działa wszystko, aby mógł wykonać to zło, które ma w sercu, na ludziach i na Panu Bogu. A moi drogi, i na ziemi odzwierciedleniem tego jest jedno miasto, które szczególnie pokazuje plany szatana i plany Boże. A na ziemi jest jedno miasto, albo miasto, które zrcadli te szatanowe plany. I tak jak wtedy układali się w czasach wojny, plany z jednej strony i plany z drugiej strony. A to jak w dobie walki się wytwarzali różne plany jednej strony proti te druhé? Byli wywiadowcy, którzy szli z jednej strony do drugiej i z tej strony do tej. Byli różni szpiehowie, którzy chodili z jednego táboru nebo z jednego toho státu do drugiego a zjeściowali, jakie mają plany. Najważniejsze było zdobyć te plany. A najdôleżitejsze było zyskać te plany. Bo jeżeli ja widziała, jeżeli jedna strona widziała plany drugiej, to wtedy można było kontrataku. Protože když jedna strana znala plány té druhé strany, tak mohli nějakým způsobem zaútočit, protiútočit. I dlatego proszę, żebyśmy otworzyli Jozue, pierwszy rozdział. A tak prosím, abychom si otevřeli knihu Jozue, první kapitolu. I čítáme z pierwszego verseta. A čteme od prvního verše. Po smrti Mojžeša, sługi pana, řekl pan do Jozue, syna Nuna, sługi Mojžeša, tak. Stalo se pak po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, že mluvil Hospodin k Jozue, synu Nun, služebníku Mojžíšovu, řka. Mojžeš, můj sluga, umar. Teraz więc staň, přeprav se tu přes ten Jordan ty i celý ten lid do země, kterou já jim synom izraelským daje. Mojžíš, služebník můj, umřel, proto nyní vstaň, přejdi Jordan tento, ty i všechen lid tento a jdi do země, kterou já dávám synům izraelským. Mojżesz, który był powołany przez Pana Boga, żeby wyprowadzić lud izraelski z Egiptu, odchodzi z tego życia. A Mojżesz, który był Bogiem powołany, aby wywiedł izraelski lud z Egipta, nyní odchodzi z tohoto świata. Ale Pan nie umiera. Ale Pan Bóg nie umiera. On dalej prowadzi swój lud. On nadal wede swój lud. I w czasie, kiedy on prowadzi lud Boży przez Mojżesza, a gdyż wede ten Boży lud skrze Mojżesza, to w tym czasie przygotowuje nowego lidera. A tak już si w tej dobie przyprawuje dalszego wódcę. I daje temu człowieku w serce ducha swojego. A dawa mu do serca swego ducha. I Jozue ciągle pragnął być blisko Mojżesza. A tak Jozue stale tożył być blisko Mojżesza.
Jego serce prosto pragnęło tego tej obecności z Mojżeszem. Jego serce toużyło po tej przytomności być z Mojżeszem. Gdzie Mojżesz, tam i Jozue. Gdzie był Mojżesz, tam był i Jozue. Wszystko obserwował, wszystko, na wszystko patrzył. Wszystko pozorował, na wszystko się dziwał. I niezauważalnie uczył się wszystkiego. A wszystko się uczył. A najwięcej wiary. A najwięcej się uczył wiary. I przyszedł jego czas. A przyszła jego doba. I czas był nieprosty. A była to ciężka skouška, ciężka doba pro niej. Tam pozostała pustynia. Za nimi była pouść. Przed oczyma długo oczekiwana obetowana ziemia. A przed ich zrakiem była długo oczekiwana zasłibena ziemia. Jozue wzrastał w niewoli. A Jozue pořád wzrastał w niewoli? Tak, no, był, mieszkał w niewoli. A tak? Pořád bydlel, pořád bydleli w zajęci. On wiedział, co to znaczy być niewolnikiem. On wiedział, co to znaczy być otrokiem. Nie masz swojego życia. Nie masz swój własny żywot. Poddany jesteś komuś innemu. Jesteś służebnikiem niekogo, niekomu służysz. I dlatego, kiedy przyszedł Pan i powiedział przez Mojżesza, żeby lud Boży wyszedł z Egiptu i przyszedł do obietowanej ziemi. A gdyż przyszedł Pan Bóg, a skrze Mojżesza rzekł, aby wyszli z Egipta do zasłibionej ziemi. Jozue bardzo docenił to. Jozue si toho velice vážil. I dlatego trzymał się tej mocnej ręki Mojżesza. A proto se držel mocnie Mojžišovy ruky. A w zasadzie trzymał się mocno Pana Boga. A w podstacie se mocnie držel Pana Boga. I kiedy otwieramy szósty rozdział, piąty rozdział. A gdy si otevřeme pátou kapitolu. To widzimy z 13 wersetu. Tak w 13 wersie widzimy. Ta godzina próby, na którą Pan wystawił Jozue. Przyszła godzina zkouszki pro Jozuego. Przed Jozue jest Jericho. Przed Jozuem jest Jericho. Na drodze do obietowanej ziemi stoi największa cytadel, największe miasto obmurowane do takiego stopnia, że prosto jego wziąć niemożliwe. A na cestie do zasłibionej ziemi stoi wielkie miasto, które było ohrazene, które naprawdę było ciężkie jakimś sposobem dobić. W pierwszym rozdziale czytamy, że Pan Bóg mówi Jozue, że każde miejsce, na które stanie twoja noga, będzie twoim. Pan Bóg mówi w pierwszym kapitole Jozue, że jak na którekolwiek miejsce wstąpi jego noga, tak zwycięży a dobudzie to miejsce. Pan Bóg mówi dla swojego syna, nie bój się, idź, ja będę z tobą. Pan Bóg mówi jako ke swemu synu, nie bój się, ja z tobą budu. Jedna sprawa to słyszeć. Jedna wiedz jest słyszeć. A druga sprawa widzieć przed sobą Jericho. A druga wiedz jest widzieć przed sobą Jericho. Jozue bardzo dobrze rozumie, że to nie jest w ludzkich siłach. Jozue si velice dobrze uświadomuje, że to nie jest w ludzkich siłach. Na pewno on całą noc modlił się, wołał do Pana Boga i układał plany. Uczycie się całą noc modlił, wołał do Panu Bogu a wymyślał jakieś plany, metody. Patrzył na swój lud. Dziwał się na swój lud. Patrzył na te mury. Dziwał się na te zgi. I myślał, Panie Boże, nie wiem co robić. A rzekł, Panie Boże, ja nie wiem co mam działać. Ale coś tam planował. Ale nieco planował. Wejdź z lewej strony, wejdź z prawej strony, a może drabiny, żeby na mury wpaść, a może jakieś kamienie rzucać na te mury. Maj wstąpić z prawej strony, nebo z lewej strony, nebo tam maj wstąpić po żebrzyku, nebo tam maj hazać kameny. Ja myślę, że on ciągle tak sobie dotykał głowy i szukał tam planów w tej głowie. Myślę, że pořád si tak jako wsiahał na głowę, a pořád tam hledal jakieś plany. I myślę, że ułożył plany, był poranek. Myślę, że jakieś plany si już stanowił, tak było rano. Modlił się, otrzymał pokój w serce. Modlił się za to, do serca potem zyskał pokój. I już był gotowy wrócić do swojego ludu. A już był przyprawiony wrócić się ke swemu ludu, do swojego ludu. I dać rozkaz tego, jak będzie wyglądać ta ewangelizacja tego Jericho. Ewangelizacja. Pierwsze kroki w ewangelizacji tej obietowanej ziemi. A już im chciał dać pierwsze pokyny toho, jakim sposobem se mají dostać do Jericha, jakim sposobem mají ewangelizować, jakie udać pierwsze kruczki. Jeżeli wy chcecie zobaczyć najwięcej udany ewangelski program, to jest program z Jericho. Pokud chcete vidět nějaký nejvíce podařený program evangelizace, tak je to právě ta zkušenost s Jerichem.
Jeżeli w czasach Hitlera tam Stalin i inni myśleli o tym, jak to wszystko odwrócić. Jestli w dobie Hitlera przemyśleli trzeba Stalin a inni, jakim sposobem odwrócić ten jego utok, to ja wierzę, że lud Boży stoja w Rosji, w Czechach, wszędzie na kolanach i modlił się o to prowadzenie Pana Boga. Tak ja wierzę, że Boży lud w tej dobie, ať już to było gdziekolwiek, w Rusku, nebo na Ukrainie, Boży lud klečel, modlił się a prosił o Boży wedení. I kto pamięta, co takiego odgrało największą rolę w takim przełomie? A kto si wspomina, co spowodowało takowy największy zwrot w tej dobie? Bitwa pod Stalingradem. Bitwa pod Stalingradem. Moje kochani, ta zima, ten śnieg i ten mróz od Pana Boga. Ta zima, śnieg, mróz od Pana Boga. Zatrzymali wojsko i nie puścili dalej. Zadrżeli armadu, a już nie puścili dalej. Wszystko prosto. A pro Pana Boga wszystko jednoduche. Przyszły wojska niemieckie. Przyszły niemieckie armady. Ale nie mogli wytrzymać tej pogody. Ale nie mogli wytrzymać to počasie, tu zimu. Nic nie pomagało. Nic im nie pomogło. 40 stopni, 45 stopni. Bo mraz 40 a 45 stopni. Ja teraz przyjeżdżam do Niemiec i myślę, tam tak ciepło, tam na ten myślę, biedni Niemcy moi, poszli na te nasze strony. Jak już trzeba idę do Niemiecka, jak się rzeka, mnie tady jest tak teplo, tak przyjemnie, chudacy Niemcy tam szli do toho naszego Ruska. Kiedy kobieta, która służyła u Hitlera, powiedziała jemu o Daniela drugim rozdziale. Gdy żena, która służyła u Hitlera, tak mu rzekła o Danielowi drugiej kapitule. I mówi, nie ma czego chodzić na Rosję. Pan Bóg powiedział, że nie będzie w tebe Europy. Ona rzekła, tam nie ma powodu w ogóle jít do toho Ruska, protože Pan Bóg rzekł, że Europę nie zjednotí. Tak Hitler powiedział jej, niech twój Pan nie pomaga mi, ale niech nie przeszkadza. A tak on jej rzekł, ať mi twój Pan Bóg nie pomaga, ale ať mi nie przekaże. Ale Pan przeszkodził. Ale Pan Bóg przeszkodził. Dał taki mróz. Przekazuj. Dał taki mróz, że trzeba było wrócić i nie było dalej drogi. Spowodował taki mróz, że już nie było można iść dalej. Moi drogi, kiedy czytamy piąty rozdział Jozuy, ja staram się zrozumieć i postawić siebie na miejsce Jozuy. Mi drodzy, gdy czytam Jozuę 5 kapitolu, tak się snażam przedstawić sama siebie, a widzieć tam sama siebie w tej sytuacji. Kiedy coś robisz dla Pana Boga. Jeśli nieco działasz pro Pana Boga. Odpowiedzialność jest tak ogromna przed Panem. Ta odpowiedzialność przed Panem Bogiem jest tak wielka za jego dzieło. Żeby nic nie zrujnować. Aby się nic nie skazyło. Żeby tylko pozwolić Panu Bogu dokonać tych jego planów. Abychom jenom mogli Panu Bogu dovolit dokonać te jego plany. Jest tyle modlitw, tyle les. Jest tolik modlitew, tolik... Często jest dwie drogi, które bardzo bliskie. Często się wyskytną dwie cesty, które si są podobne. I nie wiesz, jaką iść. A ty nie wiesz, którą masz si wybrać, którą iść. I wolasz do Pana Boga, Panie, nie pozwól błędu. A tak wolasz Panu Bogu, Panie, nie dowol, abych chybował. Ja myślę, że Jozue tak modlił się i tak prosił, tak był... Tak czuł się uzależniony od Pana Boga. Ja si myslím, že Jozue se tak modlil, tak opravdu se cítil závislý na Pánu Bohu. Tak rozumiem, že to jest ne ľudské síly i neľudské plány povinni byť. Ja myslím, že to by měly být opravdu neľudské síly a neľudské plány. I Pán Boh uslyšel. A Pán Boh to vyslyšel. Čítame od 13. versetu, 5. rozdiel Jozue. A čteme od 13. verše 5. kapitoly Jozueho. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym meczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przeszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój pan słudze swemu. A wódz wojska pana rzekł do Jozuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Stalo se pak, gdyż był Jozue na poli Jericha, że pozdwihł oczy swych a widział, pan muż stoi naproti niemu, ma je w ruce meč dobity. I šel Jozue k němu a řekl jemu, jsi-li náš, čili nepřítel našich? I odpověděl, nikoli,
ale já jsem kníže vojska Hospodinova. A nyní jsem přišel. I padl Jozue na tvář svou na zem. A poklonil se. Řekl jemu, co pán můj chce služebník, co chce pán můj mluvití služebníku svému? Tedy odpověděl kníže vojska Hospodinova k Jozue. Vsuj obuv svou z noh svých, protože místo, na kterém stojíš, je svaté. I učinil tak Jozue. Sam wóz wojska niebieskiego z wojskiem swoim przybył do Jozue. Sam velitel niebieskiej armady przyszedł do Jozuemu, żeby stać na czele tej ewangelskiej programy. Aby stał w czele tohoto ewangelizacyjnego programu. Moi kochani, my możemy układać bardzo dużo planów. My drodzy, my możemy. Możemy modlić się i pościć. Planować wielkie, wielkie plany, możemy się za to modlić, pościć się. Ale cechy mogą być zdobyte dla Pana tylko przez plan, przez plany i przez wodza wojska niebieskiego. Ale cechy może być zdobyte jenom díky plánům tej niebieskiej armady. To my z jego kartek powinni spisać plany ewangelizacji Czechów. Mielibychom psać z jego karty te różne plany pro misji w Czeskiej Republice. Teraz, kiedy u Jozue już był swój plan, to wódz wojska niebieskiego, sam Chrystus przyszedł i powiedział mu, teraz odłóż swoje plany, zdejm swoje sandały. Gdy już Jozue miał swoje plany pro Jericho, tak przyszedł sam Pan Jezus a rzekł mu tak, a teďkom zdej se tych swych planów, zuj swą obuw. Moi drogi, ja teraz chciałabym szybciutko przeczytać ten plan, który Pan Bóg dał dla wzięcia Jerycha. Mi drodzy, ja bym teraz bardzo krótkości chciała przeczytać ten plan, który Pan Bóg dał pro dobycie Jerycha. I żebyśmy wyciągnęli króciutko te wnioski, co to za plan. Abychom w krótkości wytahli te důsledky, jaki to był plan. Szósty rozdział czytamy z pierwszego werseta. Także w szóstej kapitole od pierwszego wersie. Jericho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Jericho pak velmi pilnie zavřeno było pro strach synu izraelskich, a żadny nie wycházel ven, ani tam nie wcházel. Moje kochanie, ten werset pokazuje, że Jericho było bunkerem Lucifera. A my drazy widzimy, że Jericho to było Luciferów bunker. Jericho było siedliskiem i centrum wszelkiego zła. Jericho było zdrojem a sídlem všeho zla. Szatan przez wielu lat pracował w tym mieście, żeby doprowadzić jego do takiego stanu, że miasto całkowicie zamknęło się na Pana Boga. Satan w tomto mieście pracował a působil velmi mnoho let, aby se to město uzavřelo před působením Božím. Czy pamiętamy my jeszcze jakieś historie, które mówią, że Szatanu udało się prawie całkowite zwycięstwo? Pamatujemy si nějaké příběhy, kde se Satanovi podařilo skoro úplně zvítězit? Dopotopný svět. Sodoma. Sodoma Gomora. Dopotopný svět. A předpotopný svět. Moji drogi, u Szatana tylko jedna cel. Satan ma jenom jeden cíl. Doprowadzić wszystkie, całą ziemię do stanu Sodoma i Gomory. Dovést všechny lidi celý svět do stavu, jaké byla Sodoma a Gomora. Doprowadzić do takiego stanu, żeby serce ludzkie całkowicie zamknęły się na łasku Bożą. Dovést lidi do takového stavu, aby se to lidské srdce úplně uzavřelo proti působení Božímu. 99% i 90% udało się jemu ten plan nad Jericho. A w 99,9% se mu podarzyło ten plan w Jerichu. Jedyna kobieta pozostała, jedyna kobieta w Jericho pozostała, która jeszcze miała otwarte serce na Pana Boga. W tym Jerichu została jenom jedna jedyna żena, która miała pro Boga otwarte serce. Największa grzesznica, bludnica Rahab. A była to największa grzesznica, była to niewiasta Rahab. Moi drogi, i ta jedna osoba, a mi drazí prawie ta jedna osoba, była dowodem tego, że nigdy nie uda się szatanu do końca doprowadzić swój plan. Ona była dokazem tego, że szatan nigdy do końca jakoby nie zrealizuje ten swój plan. Pan przyjdzie w ostatnią chwilę, Pan przyjdzie w ostatnim okamżiku, uratuje. Ale zachrani tu jedną osobę. Jeżeli ona będzie otwarta na Pana. Pokud bude Panu Bohu otevřena. Dalej czytamy. Wtedy Pan rzekł do Jozue, oto oddaję w Twoje ręce Jericho, jego króla i wszystkich jego wojowników. I rzekł Hospodin Jozue, aj dal jsem w ruku Twą Jericho a krále jeho se silnými muži jeho.
plan Boży polega na tym, że to On oddaje w nasze ręce. Boží plán funguje tak, že Pán Boh nám dá do našich rukou. To on ruinuje Jericho. To on ničí Jericho. To jeho moc, jeho moudrost provádí do toho, aby vejte do toho města. Jeho moc a jeho moudrost způsobila, aby mohli do toho města vejít. I dále z 3. verseta čítáme. Obejšte město vokolo, vy všichni vojovníci, okružující jeden raz, tak bude robil přes 6 dní. Siedmiu kaplanów niech będzie przed skrzynią, siedem trąb z baranich rogów, w siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kaplanowie będą trąbić na baranich rogach. A gdy będę przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego, každý prosto před sebe. Proto obcházetí budete město všichni muži bojovní, okolo města chodíce. Jednou za den tak učiníš po 6 dní. Kněží pak sedm, ať nesou sedm trub z rohu beraních před truhlou. Dne pak sedmého obejdete město sedmkrát a kněží troubit budou v trouby. A když dlouhá troubití budou na roh beraní, jak nejprve uslyšíte hlas trouby, skřikne všechen lid křikem velikým i oboří se zeď městská na místě svém a vejde lid do města jeden každý proti místu, kde stál. Jak bardzo všechno prosté. Jak je to všechno velmi jednoduché. Jak prosté Bože plány. Jak Boží plány jsou jednoduché. Jak moudře Bože plány. A jak jsou ty Boží plány moudré. Jak látvy Bože plány. A jak jsou jednoduché. Zobaczcie, co Pan Bóg mówi. Pan Bóg mówi w tym planie, ja muszę być tam z Twoim ludem. A Pan Bóg rzeka, ja tam muszę być z Twoim ludem. A przez co to On mówi, że On tam musi być? A skrze co tam Pan Bóg musi być? Przez obecność prawa Bożego. Skrze przytomność Bożego zakona. Pan Bóg mówi, że skrzynia przymierza musi być tam, obchodzić wokół tego Jerycha. Pan Bóg rzeka, że ta jego truhla smlouwy musi obchodzić kolem Jerycha. A wiecie, gdzie jest Pan? A wiecie, gdzie jest Pan? Tam, gdzie jest prawo Boże. Tam, gdzie jest Boży zakon. Napisano, nie ma prawa Bożego, nie ma proroków. Jest prawo Boże, jest prorocy Boże. Jest napisane, że gdy není Boży zakon, nie są prorocy. Gdy jest Boży zakon, są i prorocy. Kiedy patrzymy na świątynię, to widzimy, że chwała Boża była w najświętszym, tam, gdzie skrzynia przymierza. A gdy się dziwamy na svatyni, tak wiemy, że ta Boży sława, ta jego przytomność była we svatyni svatych, gdzie jest truhla smlouwy. Kolejna rzecz, trąby. Dalsza rzecz, trąby. Czym jest trąba? Czym jest trąba? Boża trąba. Sygnałem do boju i przychod pański. Tak, moi kochani, to jest trąba Boża. To jest Boża trąba. Wiecie, jak często my ewangelizujemy ludzi? Wiecie, jakim sposobem często ewangelizujemy ludzi? Dobrze, jeżeli Biblia jest w torbie, a może ona doma leży. Przychodzimy k nim, a jest dobre, gdyż mamy Biblię sebą w taszce. Przychodzimy do człowieka i rozpoczynamy mu opowiadać całą historię. Od początku do końca. Za jeden raz chcemy wszystko powiedzieć człowieku. A tak przyjdziemy k tomu człowieku a rzekniemy im wszystko na jedno, chcemy im wszystko rzec od początku aż do końca. I możemy nie odkryć nawet Biblii. A możemy w ogóle nie otworzyć Biblii. Ja nie wiem, jak u was dzisiaj było na sobotniej lekcji, ale często ja widzę tak, że przychodzimy na sobotnią lekcję z tymi lekcjami, ale nie z Bibliami. Nie wiem, jak to jest u was w sobotniej szkole, ale często widzę, że się stawa, że przynesiemy z sobą ukolki do sobotniej szkoły, przeczytamy si, ale w ogóle nie otworzymy Biblii. Biblię ciężko nieść, ona niech poleży doma, tak? Biblia jest bardzo ciężka, a raczej zostanie doma. Możemy leży. Z lekcjami tutaj, możemy studiować lekcje. Przecież możemy studiować ukolki. Moje kochanie, ale Pan Bóg mówi, żebyśmy studiowali Biblię. Ale mi teraz i Pan Bóg nam rzeka, abychom studiowali Biblię. Mało tego, Pan Bóg mówi, że ja nie potrzebuję, żeby ty szedł i opowiadał o moim słowie. A to jeszcze mało. Pan Bóg rzeka taki, że mi nie starczy, aby si szedł k drugim, a rzekali im o moim słowie. Pan Bóg chce, żeby my przenesli słowo Boże do człowieka i powiedzieli, tak mówi Pan. On chce, abychom przyszli k lidem a z Biblii a rzekli im, takle to mówi Pan Bóg. Nie tak mówi Valentina, czy Grażyna, czy Erik, ale tak mówi Pan. Nie, że takle to rzeka Valentina, Grażyna, nebo Erik, ale takle to rzeka Pan Bóg. A my chcemy, żeby człowiek otworzył się na Pana Boga, my chcemy, żeby człowiek przyjął Słowo Boże,
Ale my nie dajemy tego słowa. Ale my chcemy, aby se ten człowiek otevřel Božímu slovu, aby se otevřel Pánu Bohu, ale my mu to slovo ani nedáme. Zobaczcie, tam brzmiała tromba, tromba, która jest symbolem Bożego słowa. Tam zněla trouba, trouba, która jest symbolem Božího slova. Pán Bůh mówił, żeby ni jednego słowa nie wyszło z ust ludzkich. Pán Bůh řekl, aby z lidských úst nevyšlo ani jedno lidské Oni slovo. Oni museli obchodit Jericho ticho. Oni museli to Jericho obcházet v mlčení. Ticho. Powinno byli v šeregi vojska. Měli tam být, ramy v ramě. Měli tam být vojska, armády, měli jít v řadě za sebou. Plemě za plemem. Národ za národem, neboli... V odpovědním pořádku. A měli být správně seřazeni. Tromby, skříňa přeměřa, trouby, archa smlouvy, celé vojsko, které jde i navíc šany možná bylo povědět. Celá armáda, která šla a vůbec nic neřekli, ani nic. Nikt nie słyszał głosu ludzkiego. Nikdo neslyšel lidský hlas. Słyszna była tylko tromba Boża. Bylo slyšet jenom tu Boží troubu. Jak wy myślicie, a co w czasie, kiedy také robilo się wokół Jericho, co w tym czasie było w tym wojsku? A co si myslíte? Když tak obcházeli to Jericho, co se dělo v té izraelské armádě? Patrząc na mury Jericho, když se dívali na ty zdi Jericha, i słuchając tego tej trąby, i patrząc na skrzynię przymierza, co w ich głowach było i w ich sercach? Co se asi odehrávalo v jejich srdcích a v jejich hlavách, když se dívali na ty jerišské zdi a troubili a taky se dívali na tu truhlu smlouvy? Przypominali cudowne Boże dzieło. Przypominali si úžasné Boží dílo. A to przypomnienie tego Bożego dzieła, co budowało w ich serce? A když si připomínali to úžasné Boží dílo, co to v jejich srdcích budovalo? Víru. A když slyšeli tromby, to co myšleli, o čem myšleli? A když slyšeli zvuk trub, tak o čem přemýšleli? Připomínali sobě obětnice Boží. Připomínali si Boží zaslíbení. Slovo Boží. Boží slovo. I co to robilo? A co to s nimi dělalo? Budovalo v nich víru. Zase to v nich budovalo tu víru. A jak u nich vzrastala víra, to co oni vtedy robili? A když v nich rostla ta víra, tak co dělali? Patrząc na te mury, patrząc teraz na Boga. Když se dívali na ty zdi a na Pána Boha. Co oni mówili? Pane Bože. Tak co říkali? Pane Bože. Či dla tebe jeste mury, mury? Pro tebe jsou ty zdi opravdu zdi? Pane, ty taky cuda to robí v životě našich otců. Pane, ty si dělal takové úžasné zázraky v životech našich otců. Pane, my máme také mocné slovo, ty tyhle obětnic nás. Pane, my máme tak mocné slovo, ty si nám zanechal tolik zaslíbení. 3360 obětnic zavárte slovo Boží. 3360 zaslíbení, které jsou v Biblii. Na každý den. Na každý rok, na celý, na každý den. A moi drogi, Duch Święty mocno działał w sercach wojska izraelskiego. A moi drodzy, Pan Bóg skrze Ducha Świętego mocnie působil w armadzie Izraela. Planem Bożym było zjednoczyć lud Boży. Bożym planem było zjednoczyć Boży lud. Wyrzucić grzechy z ich serców. Wychodzić z ich serc grzech. Pomóc im zaufać Panu Bogu. Chtěli jim pomoct, aby důvěřovali Bohu. Ne tým božkám tego świata. Ne božkům tohoto světa. Ne tým bogám těch národů, které oni viděli na svojej drodze. Ne bohům těch národů, které měli jiné bohy, které byly kolem nich. Ne tým bogům, od kterých oni vyšli z Egyptu. Ne tým bohům, kteří byli v Egyptě, který opustili. Panu potřebno bylo také srdce, które by wierzyło i Panu Bogu i polegało na Jego mądrości, na Jego mocy, na Jego wiedzy. Pan Bóg potrzebował takowa serce, które by wierzyli Jego wedeniu, Jego zaslíbeniu, Jego mocy, Jego siłę. Pan jest dobrym matematykiem. Pan Bóg jest dobrym matematyką. On wyliczył, że trzeba 7 dni. On wypoczytał, że jest trzeba 7 dni, żeby żywa wiara weszła w serce każdego Izraelita. Aby do serca każdego Izraelity weszła prawdziwa żywa wiara. Żeby ostatnie serce zaufało Panu Bogu, trzeba było 7 dni chodzić, a w 7 dzień 7 razy. Bylo zapotřebí 7 dní pro to, aby i to poslední lidské srdce důvěřovalo Pánu Bohu. Museli 7 dní chodit kolem Jericha. I tedy v srdci každého ožila živá víra. A když v srdci každého člověka ožila ta skutečná víra, zjednočili se celé vojsko, ogromné vojsko, zjednočili se
w jednym duchu. Takže se to celá ta armáda se sjednotila v jednom duchu. I kiedy nasz matematyk zobaczył, że już ostatnie serce zaufalo. A když náš matematikář viděl, že mu důvěřovalo už i to poslední srdce. Daje rozkaz, trumpte teraz. A tak zavelil, teď trumpte. A teraz wreszcie krzyczcie. A teď już koniecznie krzyczcie. Krzyczcie tak, jak tylko możecie. Wolejcie, a krzyczcie, jak jen możecie, z całej siły. Radujcie się, jak tylko możecie radować. Radujcie się, jak jen możecie. I w czasie tego krzyku już ludzkiego głosu. A biegiem toho krzyku ludzkiego głosu. Wojsko, wodza niebieskiego. A ta armada niebieskiego wódce. Stali okolo tych chmurów i rzucili ich razem. Stali kolem té zdi a společně se vrhli na ně. I všechno celé město otevřelo se dle lidu Božího. A celé město se otevřelo pro Boží lid. Moje kochani, také tvoření, jak Jericho, je tvořením šatana. Mí drazí, působení nebo tvoření takového města, jaké bylo Jericho, tak to je skrze satana. On to tak dělá. Bunker šatana může zrujnovat tylko plán Boží i moc Boža. Ten satanův bunker nemůže zrujnovat. Může zrujnovat. Aha, může zničit ty Boží plány. To Boží působení. Tylko Bůh zrujnuje Jericho. Ale jedině Bůh může zničit Jericho. Od nás Pan pragnie tylko jednego. A Pan Bóg wiary i jedności. To już jenom po jedné věci od nas. To je opravdu té víry a spojení. Živé víry a spojení. 17. rozdział Jana, kiedy Jezus, ostatnia modlitwa na tej ziemi. V 17. kapitole Jana, když Pan Ježíš se naposledy modlí za svůj lid, on prosí milost a jednotu pro lidu Božího. On prosí o lásku a jednotu pro svůj lid, pro Boží lid. Bez zjednocení nás jako Božích dětí, Pan nemůže objavit svou moc. Pan Bůh nemůže projevit svou moc, pokud se jeho děti nesjednotí, nespojí se. Přes věry runely mury Jericho. Skrze víru byli zbořeny zdi Jericha. Moje kochani, mury jerichonské té země budou zrujnovány tylko přes Pana Boha v čase jeho druhého přijetí. Jerišské zdi této země budou zničeny jedině příchodem Pana Ježíše Krista na tuto zem. Rahab byla uratována přes víru. Ona vyřučila te tu šalik ten červený. Tak? Racha byla zachráněna skrze víru, protože ona vyhodila tu svoji šálu. Věra v Jezusa, v jeho krev, to je zbavení dla všech bludnic tego świata, dla wszystkich grzeszników tego świata. Jedyna droga do zbawienia to wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Jezusie Chrysta a w jego krew jest jedyna cesta, jak człowiek se może oswobodzić od wszystkich tych szpatności a bludnych cest tohoto świata. Ale wrócimy do Jerichu. Ale wróćmy się k Jerichu. Moi drogi, Pan pokazuje, że na podstawie tego miasta, na przykładzie tego miasta ukazuje nam coś jeszcze innego. Ale Pan Bóg nam na przykładzie tohoto miasta ukazuje jeszcze nieco innego. On pokazuje nam te plany, nasze plany wzięcia jerichońskich murów. On ukazuje nam takie te nasze plany, jak my chcemy dobić jerichońskie zdi. Moje drogie, czym jeszcze jest, gdzie my możemy zobaczyć dzisiaj Jericho? Gdzie dneska jeszcze możemy widzieć Jericho? Czy jest Jericho w naszym domu? Jest Jericho w naszym domowie? Może cały dom nasz jest Jericho. A można cały nasz dom jest Jericho. Może jest u was męż albo żona, albo dziecko, albo rodzice, który jest tym Jerichem. A można trzeba tym Jerichem może być wasze dziecko, wasz mężel, wasza mężelka. Bo co to jest Jericho? Protože co je to Jericho? To serce, które zamknięte na Pana Boga. Je to serce, które jest uzavřené przed Panem Bohem. Jerichonska dusza. Jerichska dusza. To jest największa cytadel. To jest największa przekażka. To jest największa cel szatana. To jest największy cel satanów. Żeby zdobyć to serce, żeby wejść do tego serca, żeby zamieszkać w tym sercu i żeby zamknąć te serca. Aby zyskał to serce, aby tam wyszedł do tego serca a zatwierdził go proti Panu Bohu. I często my mówimy, nic nie uda się zrobić z moim mężem czy z rodnym kimś.
A často říkáme, že no, nedá se nic udělat s mým manželem nebo s někým v mé rodině. Celé życie mluvím a on neslucha. Celý život mu to říkám a on vůbec neposlouchá. A moji drogi, pamětajte, Jerichonské mury ruinuje tylko Pán Bůh. A pamatujte mi, drazi, že Jerišské zdi je boží a ničí jedině Pán Bůh. To vtedy co my robíme? A co tehdy my máme dělat? A my, moji kochani, chodíme. A co my děláme? My chodíme 6 dnů. A potom 7. den. A potom je 7. den. A może jeszcze 6 lat trzeba chodzić tak? A można, że tak mamy chodzić 6 lat? Bo jeżeli u nas jeszcze nie ma tej wiary, to jeżeli jeszcze tu wiary nie mamy, to Pan chce 6 lat nam dawać, 6 dni i 7 dzień, tak? Tak Pan Bóg nam chce 6 lat dawać tych 6 dni, a pak ten 7 dzień? Powiedzcie, a co takie, co to znaczy 7 razy w 7 dniu? A co to znaczy 7 razy w 7 dni? 5 dni, субботня лекція, казання, досвідчення, місія. Є що то? Співання пісні, казання, скушеності, місія. То є те обходження вокруг тей єрихонської душі. То є обходження колем те єрихської душі. Зобачте, субота названа днем Uświęcenie. A sobota jest nazwana dnem uświęcenia. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że każda sobota to jest krok do przodu. To znaczy, że każda sobota jest krokiem przed. Wiesz, a wiesz. Dzisiaj przychodzimy, Pan nam odkrywa jakiś nasz problem. Dneska przychodzimy, a Pan Bóg nam ukazuje jakiś problem. W ciągu tygodnia my z Panem Bogiem pracujemy nad tym, żeby biegiem tygodnia z Panem Bogiem pracujemy nad tym problemem, aby nas od tego oczyścił. Pod koniec tygodnia my musimy już być zwycięzcami w tym. A ke końcu tygodnia już bychom mieli być zwycięzcami. Przechodzimy z wdzięcznością i radością do w sabat kolejnej. A przychodzimy z radości i z wdzięczności do dalszej soboty. A Pan nam znowu odkrywa kolejny nasz problem. A Pan Bóg nam znowu ukazuje dalszy nasz problem. I wracamy i pracujemy z Panem Bogiem. Bogiem cały tydzień modlimy się, żeby znowu oczyścił nas od tego. A tak się wracamy k Panu Bogu a pracujemy z Nim zase cały tydzień, aby nas od tego oczyścił, aby nam pomógł. Sobota jest uświęceniem po to, że od soboty do soboty my stajemy się bliżej i bliżej do Pana Boga. A sobota jest poświęceniem, protože my właśnie każdą tą sobotę jesteśmy bliż a bliż Panu Bogu. Bo mało tego, że bliźni mój może być Jerichem, ale protože ja mogę być Jerichem. Na jednym to nie stać, że trzeba niekto mi mój bliźni może być Jerichem, ale ja sam mogę być Jerichem. Myślicie, że adwentysta nie może być Jerichem? Myślicie, że adwentysta nie może być Jerichem? Poczytajcie o tym w objawieniu. Przeczytajcie sobie o tym w zjawieniu. Laodikijczyk to jest Jericho. Laodiczan to jest Jericho. Bo Jezus stoi za drzwiami. Protože Ježíš stojí za dveřmi. Bo on pucha, a Laodikijczyk nie słyszy. Protože on klepe, a ten Laodiczan to nie słyszy. A on jest zamknięty. Bo on oślepiony swoim dumą i pychą. On jest uzavřený, protože jest zaslepený svou pýchou a ješitností. On myśli, że on bardzo bogaty, wszystko ma. On si myslí, že je velice bohatý, že všechno má. Całą pravdu zná. Že zná celou pravdu. V sobotu chodí. V sobotu chodí. Desetinu platí. Platí desátky. Na hodinu v sobotu vychodíme na misi. Během soboty den do misie. Co ještě potřebuje? A Jezus stoje w Laodicei za drzwiami. Ale Jezus te Laodicei stoi za drzwiami. Moje kochani, dzisiaj ja mogę być tym Jerichem. Mi drodzy, ja dnes mogę być tym Jerichem. I żeby to Jericho było zrujnowane, to jest plan Boży dla mnie. A Boží plán pro mě je, aby bylo zničeno to Jericho. Každého dňa slovo Bože povinno obejít moju dušu i vejít do mého srdce. Každý den by to Boží slovo mělo obcházet a obejít tu moji duši a vejít do mého srdce. Každého dňa já povinna připomínat cudovné Boží dílo. Každý den bych si měla připomínat úžasné Boží dílo. I děkovat za to. A děkovat za to. Každého dňa já povinna modlit se i volat do Pana Boga. Každý den bych se měla modlit a volat k Bohu. I vreště to Jericho będzie zrujnowane. A na koniec to Jericho bude zničeno. I wreszcie ten Laodikijczyk ożyje. A na koniec ten Laodiczan ożyje. I ta miłość wejdzie do mojego serca. Boża miłość. A ta Boża łaska wejdzie do mojego serca. Moi drogi, ale oprócz mnie jest jeszcze u mnie mój dom. Ale mi drazi, też może być nie jedna dusza Jericho. Pro mnie nie jest jeszcze i mój domów, a mój dom ve kterém také může být nejedna jirišská duše. Jedna sestra chodila do zboru a její syn byl takým úředníkem. Jedna sestra chodila do zboru a měla syna, který byl úředníkem. I on byl takým bardzo zlým na to, že jeho matka
chodzę do no jest w sekcie. Jest sektantką, bo była adwentystka. Aha, no a właśnie on poważywał tu maminkę jako sektaszkę, protože chodziła mezi adwentysty. On był komunistą. On był komunistą. I jemu to przeszkadzało. A jemu to wadziło. I on bardzo znęcał się ze swojej matki. A velice špatně zacházel se svou maminkou. I wreszcie mama zmarła. Aż ta maminka zemřela. I padły te radzieckie mury. A když padly ty ruské zdi. I wreszcie on przyszedł do naszego zboru. A tak koniecznie przyszedł do naszego zboru? Przyszedł jednego razu, żeby porozmawiać z pastorem. Jedną przyszedł, aby si popowiadał z kazatelem. I kiedy rozmawiał z pastorem i pastor opowiadał jemu o tej mamie jego, jaka ona była cudowna chrześcijanka. A gdyż si powiedział z tym kazatelem, a ten kazatel mu wyprawiał o jego mamince, jaka była úžasná chrześcijanka. Jak dużo ona modliła się za niego i cały zbór. Jak se velice mnoho zmodlila za prawie za niego a za niego a za cały ten zbór. Czym więcej on złościł, tym więcej ona kochala jego i więcej modliła się. A że czym więcej on jej ubliżował, a działali na schwali, tak o to więcej ona za niej modlila a milowała go. I kiedy pastor o tym mówi, wreszcie pękło to jego serce. A gdyż o tym ten kazatel tak mówił, tak koniecznie prasklo to jego serce. Upadł na nogi, padł na kolana, padł na swoją twarz. Płakał i przepraszał Pana Boga. Płakał, a omlował się Bogu. Nawrócił się tam. Nawrócił się. I dzisiaj jest starszym zboru. A dneska jest starszym zboru. Tyle czasu ta matka modliła się. Tolik času se za něj ta jeho maminka modlila. Tolik času tu milosti mu okazovala. Tolik času mu projevovala lásku i slovy se mu snažila. I přišel čas, kdy ty mury Jericho byly zrenovány. A přišla doba, kdy ty zdi jerišské byly zničeny. Druhá žena přišla do zboru, taká byla mocná v svojej rodině, poznala pravdu i povedala, pastore, bende mala křest. A zase další žena přišla do zboru, a ona měla takový velký vliv a doma a řekla, kazateli, já budu mít křest. I on mówi, dobrze, no przygotujemy się. A on tak rzekł, w porządku, tak se na to nie przyprawimy. I już przyszedł czas tego, żeby okrzcić się. A gdyż przyszła doba, aby mogła być pokrzciona. Ona powiedziała pastorze, mój mąż też przyjdzie na krzest. A tak ona rzekła temu kazateli, mój mąż taki przyjdzie na krzest. A on tak powiedział, ależ on, ja jestem gospodynia w domu, ja powiem jemu i przyjdę też, przyjmę krzest. A on byl z toho takový, ona říká, ale já jsem hospodinka toho domu a já když mu řeknu, tak on prostě bude taky pokřtěn. Moji drogi, ona okřtila se, minulo už ponad 20 let a její muž neokřtil se. Ona byla pokřtěna a uběhlo už 20 let a její muž ještě není pokřtěn. Bo ona nezrozuměla, že to je Jericho, který ona ne jako hospodyně nezrujnuje. Protože ona nepochopila, že ten její muž je jako Jericho a že ona ho nemůže zničit takovým způsobem jako Pán Bůh. A moje drogi, může být Jerichom navíc celý zbor. A víte co, mý drazi, i celý zbor může být Jerichem. Duch proroctva mluví, že bude tak v některých případkách, že zgině celý zbor. Duch prorocký píše, že v některých případech se stane, že zahyne celý zbor. Bude vystavěna celá země na průbě. Celá země bude vyzkoušena. V 2000 roku, v roce 2000, můj brat, který byl ministrem na Ukrajině, můj bratr, který byl ministrem na Ukrajině, zachoroval na rak. Měl onemocněl na rakovinu. Přes майже 10 лет моєго биття в церкві. А бігом асі так 10 лет, коли сам була в церкві адвентисту, мовила йому, пробувала йому повідати о Пану Богу. Так сам йому снажила нічо жити за Пану Богу. Був комуністом і атеїстом. Був комуністом, ще к тому атеїстом. Ціла моя родина то комуністи атеїсти. Ціла моя родина сол комуністи атеїсти. Три брати і дві сестри. Мам три брати і дві сестри. Я тільки не була сама мніша, ще не була комуністка, але всі інші були не просто атеїсти, а комуністи. Я сам ще була мала, тож я сам ще не була, але ціла моя родина, всі були старші, тож були комуністи і атеїсти. Мій отець змер, коли я була ще 8 років мала. А мій отець замер, коли мені було 8. І той старший брат,
zajął miejsce jakby ojca w naszym w naszej rodzinie. A tak ten starszy brat zaujął funkcję tego ojca w rodzinie. On był najstarszy, ja była najmniejsza. On był najstarszy, ja jestem najmłodszy. My z nim w dwójkę były podobnie do mamy. A my dwa jsme se mu podobali, jak my dwa spolu jsme se podobali mamince. A wszyscy inni do taty. A všichni ostatní se podobali tatínkovi. Takže my jsme takovou šigulnou věnž měli i takovou milost. Takže my jsme k sobě měli takový zvláštní vztah a měli jsme se opravdu rádi. On opěkoval se tím, kdy já učila se v škole, v instituci. On se staral o mě a pomáhal mi, když jsem se učila ve škole. V zásadě byl vojcem, bo byl starší na 18 let ode mě. Podstatně byl takový můj tatínek, protože byl ode mě 18 let starší. Já byla bardzo poslušná. Já jsem ho velmi poslouchala. A on mě bardzo kochal. A on mě velmi miloval. Ale přišel čas, kdy já poznala Pana Boga. Ale přišla doba, kdy jsem poznala Pana Boha. I on nic nemohl zrobit ze mnou. A on se mnou nic nemohl udělat. On křičel. On křičel. On prosil. Prosil mě. On přitulil, on plakal. Taky mě k sobě přivinul a plakal. A nejhorší bylo, když já vyšla na pozastavila práci i vyšla na do práce na nových terénech. A nejhorší bylo, když jsem opustila svou práci a šla jsem pracovat na do nových terénů. Myslíně. Mám vyšší vykštavcení, mám vyšší školu. Dužo nauky, bo skončila technikum, skončila jeden institut, druhý. Udělala jsem průmyslovku, pak jsem udělala jednu školu, další školu. Všechno červené diplomy, tobto všechno na červené diplomy, na samé jedničky. Dla něho to bylo, že pokladal ve mně dužo naději. Že on ve mně kladl velké naděje a důvěru. Už byla v práci též na vysokém stanovisku. I v práci jsem byla na velkém postavení. I všechno zastavím i jde. Ani pieniążków, ani nie pracy po jego myśli, że wszystko sobie zrujnowała. A pak jsem všechno opustila, dobrou práci, dobré postavení, a on viděl, že jsem vlastně všechno zničila, protože jsem už ani nevydělávala. Přes 10 let válka. A byla to, byl to boj před 10 let. Já sama nejmladší v rodině i celá moja rodina. Takže já, která jsem nejmladší v rodině a celá rodina proti mě. Všichni na vysokých stanoviskách, i sestra, i všichni. Všichni měli vysoké postavení, celá rodina mé sestry. I dla toho nemohli zrozumět, jak oni, celá rodina, nemohou ze mnou pořádek navesti. A tak vlastně oni tomu, celá rodina to nemohla pochopit. A mama moja zawsze tak mówila, Valia, já bojuš jim coś povědět, bo víš, já, no tež byla v zasadě... No, nawet nie... Ona mala taką łączność prosto z Panem Bogiem, ale nie chodziła ani do prawosławnego kościoła, ani nie do jakiego. A moja maminka zawsze mówiła, Vala, wiesz, ja się boję im nieco rzec, protože ona jakoby mnie rozumiała, ona miała spojenie z Panem Bogiem, ale ona nie chodziła nigdy do zboru, do żadnej cirkwy. Moje drogi, przyszedł čas, kdy můj brat zachoroval na raka. A přišla doba, kdy můj bratr onemocněl rakovinu. Přejechala do něho i pověděla jemu, že by zvrátit se do Pana Boha. A tak jsem k němu přijela a řekla jsem mu, aby se obrátil k Pánu Bohu. I on mě vyřučil. On mě vyhodil. Můj brat, který bardzo kochal mě. Můj bratr, který mě velmi miloval. Pověděl, vyjď stůj, ty nechci tebe slouchat. On řekl, odejdi odsuda, já tě nechci poslouchat. I zrobil operaci v Němčech. A tak podstoupil operaci v Němčech. Bardzo dobře zrobil operaci. A ta operace se podařila? 4 léta bylo všechno dobré. A 4 roky bylo všechno v pořádku. I on chodil i mluvil mi, že víš... On chodil a říkal mi... Mám finance, mám vládze víš, v rankách, mám peníze, všechno. Mám v rukou moc, mám všechno. Mohu pojechat do nejlepších tam lékaři i zrobit sobě operaci. Můžu jet k nejlepším lékařům, můžu si nechat operaci udělat a je všechno v pořádku, jsem zdravý a tvého Boha vůbec nepotřebuji. Minulo 4 léta i znovu pojavil vše ten problém, rak gardla. A po 4 letech se znovu objevil ten problém, rakovina krku. I znovu zrobil operaci i 2 léta znovu bylo všechno dobré. Znovu podstoupil operaci a zase 2 roky bylo všechno v pořádku. Ale za 2 léta znovu pojevil se ten samý problém. Ale za 2 roky se znovu objevil ten stejný problém. I znovu zrobili operaci i znovu rok bylo všechno dobré. Znovu podstoupil operaci a zase rok bylo všechno v pořádku. I to už byl on znovu v špitalu i přihotovovali ho do 4. operace. A tak v té době byl znovu v nemocnici a připravoval se na 4. operaci. Já přišla do něho i znovu prosila go, żeby zwrócić się do Pana Boga. A tak se znovu k němu přišla a řekla se mu, aby se obrátil k Pánu Bohu. I on znovu mě vyřučil ze špitala. A znovu mě z té nemocnice vyhodil. Já byla razem s mojím sestrou. Byla jsem tam s ním společně se svou sestrou. I my šli, vracali s sestrou z toho špitala. A když jsme se sestrou vraceli z té nemocnice. Byl gruděn, taký sněh byl. Byl prosinec a bylo takové počasí jako teď. I ten špital, který byl dla
dla władz Ukrainy. A ta nemocnice, która była pro ukraińskie, ukraińską władzę? Dla przewodniczącego. Dla niejaki, wedoucji. Tam jest taki specjalny szpital na Ukrainie, gdzie jest tylko miejsce dla takich wysokich. Na Ukrainie jest taková zvláštní nemocnice, která je jenom pro vysoce postavené. I to jest tam za Kijowem, w lesie, tam bardzo piękne wszystko. Je to za Kijowem w lese. I ja szła przez ten las i całą drogę płakała. A tak sam szła tym lesem, a całą cestę sam płakała. Panie Boże, on nie może umrzeć, on nie może zginąć bez ciebie. A tak sam rzekła: Panie Boże, on przecież nie może zemrzeć, on nie może umrzeć bez ciebie. Bo wiecie, co on miał? On miał miłość Bożą w sercu, tylko o tym nie wiedział. Protože on miał w sercu Boży łaskę, ale on o tym nie wiedział. Rodził się on w 42 roku. Narodził się w 42 roku. 42. Dobrze. Tak? I to był czas, kiedy już czas wojny. A to była doba walki. I też rodził się w taką pogodę, w zimę. A narodził się w takowym poczasie, w takowej zimie? Wtedy, kiedy przyszli Niemcy i zniszczyli całą wioskę. A wtedy przyszli Niemcy a zniszczyli całą wiosnicę. Pozostało kilka osób. A zostało jenom niekolik osób. I moja mama, która już była w ciąży na ostatnich miesiącach. A moja maminka, która była ciechotna, już była w ostatnich miesiącach. Kiedy Niemcy weszli, tak wioska, kiedy Niemcy weszli, gdyż to oni... Niemcy weszli do tej wiosnicy. Poszli tutaj, palili, bili wszystko. Tak oni tady szli, a wszystko niczyli, a palili, a pak to obeszli. Moja mama mieszkała tutaj. Moja maminka bydlała tady. A jej rodzice tutaj. A jej rodzice na drugiej stronie. I kiedy Niemcy poszli tak, to ona tu przez pole pobiegła do swojej... A gdyż ci Niemcy szli takle, tak ona z tej strony biegła ke swoim rodzicom przez pole. I kiedy przyszła, to wszyscy jej, mama jej, wszyscy leżali prosto na ziemi tam na podwórku. A gdyż przyszła, tak cała jej rodzina i maminka leżeli mrtwi wenku. I Niemcy tutaj wszystkich pobili, a tutaj, kiedy bili, to mama była tutaj. Niemcy wszyscy zabili a zniczyli, ale gdyż ona właśnie, gdyż oni byli zase na tej stronie, gdzie bydlała ta maminka moja, tak oni już tam nie byli. Bo ona przyszła tam, gdzie oni już byli zabici. Ni jednego domu nie pozostało. Nie nechali wszystko ani jeden dom, wszystko było zniczone. I ona rodziła tego syna pod, tak, na odkrytym, pod odkrytym niebem. A tak ona rodziła tego swojego syna wenku. I tak chodziła z nim, wszędzie tak chodziła z nim. A tak właśnie wszędzie chodziła. I mówi, że tak strasznie kochała go. Ona rzekała, że go tak strasznie moc milowała. Ojciec był w niewoli w Niemczech. A otec był w Niemiecku, był zatczen. Że modliła się i prosiła do Pana Boga tak: Panie Boże, proszę, żeby jeżeli zginiemy, to żeby w dwójkę, a jeżeli zostaniemy, to też żeby w dwójkę, żeby jedno bez drugiego nie pozostało. A ona wolała, a modlila se k Panu Bohu, říkala: Pane Bože, prosím, jestli máme zemřít, tak ať zemřeme společně, jestli máme žít, tak ať žijeme společně. Do konca życia mojego brata ta więź z mamą była tak mocna, że ja nigdy ni w kogo w ludzi nie widziała takiej więzi rodziców i dzieci. Během całego života, aż do końca života mojej maminki, ten vztah a to spojení mezi ní a tím synem bylo tak mocné a tak silné, že jsem v životě nikdy tak mocný vztah neviděla. Vidíte, kdy syn odchodil od rodičů, desť tam 16 let, 17, 20 let, to jakby ta pumpovina už jakož tam... Když syn odchází těch 16, 17, 18 let od své maminky, tak je jakoby přestříhnutá ta pupeční šňůra. U mojego brata z mamą nigdy ta pompowina nie była. A u mojego brata z maminką nigdy nie doszło do przestrzyżenia tej pupecznej sznury. Każdego dnia o 7 rano on dzwonił do mamy. Każdy dzień w 7 godzin rano wołał mamince. I spytał, jak sprawy. A pytał się, jak się jej darzy. I jeżeli ona mówiła, że coś tam nieładne, to od razu wysyłał samochód za 500 km. A gdyż rzekała, że nieco nie w porządku, że ma jakiś problem, tak posłał automobil, który jest 500 km. I od razu do swojego szpitala. A net do nemocnice. I tak nad mamą i był jak nie wiem co. Gdyż trzeba była w nemocnicy, tak za niej, a był przy niej. Kiedy był jakieś tam przejęcie, bankiet jakiś, gdzie było dużo ministrów tam i tak dalej. A gdyż była jaka udalost, gdzie se sjeli niejacy politycy nebo ministry. To mama nasza była u niego. Tak, moja maminka była u niej.
to on sadził jej na najważniejsze miejsce. Tak on jej posadził na to najdłużejsze miejsce. On był dumny i wszystkim mówił, to moja mama. On był na niej hrdy, a pyszny, a rzekał wszystkim, to jest moja maminka. On był posłusznym dzieckiem do końca. Już był sam ojcem i sam, ale zawsze był posłusznym mamie. On był do końca swojego żywota posłuszny sam mamince. I gdyż już miał sam swoją rodzinę, tak, a był ojcem, tak sam zawsze posłuchał mamie. Drugie, co ja widziała w nim, to bardzo kochał ludzi starszych i chorych. A to drugą rzecz, którą sam w nim widziała, jest to, że miłował starszych ludzi, a nemocne ludzi. I widziała, że nigdy nie mógł przejść mimo takiej bóli człowieczej, zawsze musiał coś pomóc. A nigdy tak jenom nie prosił kolem jakiejś ludzkiej bídy, zawsze się snażył jak ludziom pomóc, każdemu. Moi drogi, szła przez ten las, wołała do Pana Boga, płakała i mówiła, Panie Boże, w nim jest Twoja miłość, Ty musisz jego uratować, Ty jego uratujesz, bo w nim jest Twoja miłość. Gdy sam szła tym lesem, a płakała sam, tak sam wołała k Bogu, modlała sam se, Panie Boże, prosím Cię, Ty ją musisz zachranić, w nim jest Twoja łaska. Panie Boże, jeżeli by on Ciebie znał, wiedział, że Ty jesteś, Panie Boże, gdyby on wiedział, on Cię znał, a wiedział, że Ty eksistujesz, to on by kochał Ciebie tak, jak kocha mamą. To on by Cię miłował tak, jak miluje swoją maminkę. I swoje siostry powiedziała tak, ja wyjeżdżam, bo one w Kijowie były, ja w Odesie. A tak ja sam swoje siostry rzekła, ja odjeżdżam, protože oni byli w Kijowie, a ja w Odesie. Ale mówię mu, jeżeli będę chciał, to ja przyjadę w każdej chwili, żeby modlić się za niego, żeby namaszczenie. Ale rzekła sam, że gdykolwiek będzie trzeba, tak ja przyjedę, gdykolwiek będzie trzeba udzielać pomazanie, tak przyjedę. Minęło to po tej ostatniej rozmowie z nim gdzieś około miesiąca. A po ostatnim rozmowie ubiegł aż jeden miesiąc. I jednego razu siostra dzwoni i mówi, Walia, brat chce, żeby ty przyjechał. A tak siostra mi wolała, rzekała, Walia, brat si przyje, aby si przyjechał. Moje drogi, kiedy usłyszała, że on już chce, żeby ja przyjechała. A ty sam usłyszała, że on już si przyje, aby ja przyjechała. Zrozumiała, że ból jest już taka, że wytrzymać nie może, że już bliski koniec i prosto już z-za tej bóli prosi, żeby ja przyjechała. Tak ja sam pochopila, że już ma takowe bolesti, że już nie może wytrzymać, że to już jest asi koniec, a tak on chce, aby ja za nim przyjechała. Zadzwoniła do swojej siostry i powiedziała, że będzie tam na przykład we wtorek. A tak sam zawołała swoje siostry, a rzekła sam mi do, tak asi na przykład tam w utery, prostu będzie to pomazane. Ale tak stało się, że nie mogła we wtorek, a w środę przyjechała. A nie mogła sam przyjechać w utery, ale przyjechała sam aż we środę. I we wtorek o 9 dzwoni do swojej siostrynice, do córki mojej siostry. A w utery w 9 godzin wieczorem? O 9 rano. A o 9 godzin rano jsem volala swe neteři. I mówię, przekaż dziadzie Koli, że ja będę jutro. A rzekła jsem, rzeknij tomu bratrowi, że przyjedu zítra. I Luda dzwoni do niego, do szpitala i mówi, że ciocia Walia będę jutro. A tak ta neteř volala tomu bratrowi a rzekała, że teta Walia przyjedzie zítra. I mówi, taka cisza, nic nie odpowiada. A rzekała, że było, tak, rzekała, było takowe ticho, nic nie odpowiedział. A potem taki krzyk. A pak na jedno krzyk. Mówi, że krzyczał tak po telefonu, że ona stajała, kiedy dzwoniła do niego, to od tego krzyku pisała. A ona říkala, že on, že najednou byl tam v telefoně takový křik, že když ona ten křik slyšela, tak tak se počurala z toho křiku. Že to bylo tak mocný křik. I on křičel, lidi, jeżeli ktoś może mi pomóc, pomóżte. On křičel, lidé, prosím, jestli někdo z vás mi může pomoct, pomozte mi. Lidi, jeżeli ktoś może mi pomóc, pomóżte. Lidi, jestli z vás někdo mi může pomoct, pomozte mi. On čekal na můj přijezd. On tak moc čekal na ten můj přijezd. To bylo jeho ostatní jeho síly na to, že už já přijedu. On vynaložil všechny své poslední síly na to a čekal, že já přijedu. I když uslyšel, že nebude, nemohl toho už vytřímat i křičel tak, že zběhli do něho všechny lékaři. A když se dozvěděl, že já nemůžu v tu dobu přijet, tak moc křičel, že k němu přišli všichni doktoři. I kiedy na drugi dzień ja przyjechała, Luda na pociągu mówi, ciocia Walia, od razu jedźcie do dziadzie Koli, bo tak mi nie opowiada. A gdy jsem pak przyjechała ten dalszy dzień, tak ta Luda, ta moja neteř, říkala, teto Walio, okamžitě jedźcie do nemocnice za nim. Z moją siostrą od razu pojechali do niego. A tak se swoją siostrą jsme hned jeli k niemu. Pytania do was, jak wy myślicie, jakie to było spotkanie? Otázka pro vás, jaké si myslíte, že to bylo setkání? 10 lat było na nie, tak? 10 roku odmítal, říkal ne. Byl to velký boj. Moje drogie, leci, serce moje bije. Panie Boże, co mam powiedzieć? Panie Boże, tam szła, tak me serce tlouklo, říkal jsem si, Panie Boże, co mam říkat, co mam dělat? W skórze tego Jozue. Jsem w kůži Jozuego.
Przede mną Jericho. Przede mną jest Jericho. Panie Boże, co mam robić? Panie Boże, co mam działać? Już przed tym tyle osób przeprowadziła do Pana Boga i tyle osób przyjęło chrzest i tyle zborów już było założone. Już sam przed tym tolik ludzi przywedła k Panu Bogu, tolik ludzi przyjęło chrzest, było założeno tolik zborów. Ale wiedziała, że to serce jego jest takim Jerichem. Ale ja sam wiedziała, że to jego serce jest takowym Jerichem. Że drżała od tego, co mam robić. Panie, nie wiem, co mam mówić. Zupełnie sam se trzasła z tego, protože sam nie wiedziała, co mam działać, co mam rzekać. Przechodzę, otwieram drzwi. Tak sam przyszła, otworzyła sam drzwi, stała sam. Sestra stała za mną. I patrzę na niego. A tak się na niej dziwam. On siedzi na łóżku i trzyma głowę. On siedział na posteli a trzyma się głowę. I mówi do mnie takie słowa. A rzeka mi. Wyjdź stąd. Odejdź odsud. Wiecie, kiedy moje serce było skierowane do tego, że teraz przyjdę, chwycię jego, przytulę jego. Że teraz upadniemy na kolanie, że teraz będziemy modlić się. Gdy sam se wnitrznie przyprawiła na to, że teď przyjdu, ja go obejmu, że się společnie pomodlimy, poklekneme a wszystko si řekneme. Jak on zobaczył mnie, w niego weszło takie zło. Gdyż on mnie uwidział, tak do niego wstąpiło takowe zło. I ja odstąpiła i siostra moja weszła i zamknęła drzwi. Tak ja sam ustąpiła, wyszła moja siostra a zawrzała drzwi. Modliła się i ona wyszła i cała w łzach. Ja sam se modlila, ona přišla celá uplakaná. Prosila go, żeby on spotkal się ze mną. A ona říkala, že ho velice prosila, aby on se se mnou mohl setkat. A on powiedział, nienawidzę ją. A on řekl, já ji nenávidí. Nie mogę patrzeć na nią. Ja se na ni nemůžu ani dívat. Niech ona odejde stąd. A odsud odejde. I kiedy my z siostrą wracali, ja jej powiedziała, nie płacz. A gdyśmy se se sestrou wracali, tak se mi říkala, nie płakej. Pan ma wszystko w swoich rękach. Pan Bóg ma všechno ve svých rukou. Pan mi powiedział, że ma plan dla zbawienia mojego brata. Pan Bóg mi rzekł, że ma plan spasení pro mojego brata. To było w moment, kiedy mi zadzwoniła siostra, że mój brat czeka na mnie. To był okamżik, gdy mi zawołała moja sestra, rzekła mi, że mój brat na mnie czeka. I ja modliła się 3 godziny 15 minut. A ja sobie modliła 3 godziny 15 minut. I Pan mi powiedział, objawił, że będzie uratowany mój brat. A Pan Bóg mi ukazał, zjawił mi, że mój brat będzie zachraniony. Także ja jechała już do brata z pełnią wiary. A tak ja już za tym swoim bratrem jela że Pan to wszystko już ma w swoich rękach. Że Pan Bóg to ma wszystko we swoich rękach. I powiedziała jej tak, wiesz, nie bój się. Ja myślę, że dzisiaj o jemu będzie tak źle, że on znowu zaprosi mnie. A ja sam jej rzekła, wiesz co, nie bój się. Ja sam myślę, że mu dneska będzie tak szpatnie, że on mnie znowu zawoła. I to prawda, że w tym dniu u niego była taka ból. A je prawda, że oprawdu ten den jeszcze miał takowe bolesti. Że on od bólu 3 razy nie przytomniał. Że był aż bezwiadomy od tej bolesti. I wieczorem zawołał swojego kierowcę. A wieczór zawołał swojego rzidicza. I kiedy ten kierowca przyjechał, to oni przyjechali do mojej siostry do domu. A ten jego rzidicz przyjechał potem do domu mojej siostry. Tam była moja mama, tam była siostra, jej rodzina i ja. Tam była moja siostra, jej maminka, jej rodzina, od mojej siostry, a także ja. I on myślił, że jak on przyjedzie, to jakoś będzie inaczej, bo ta mama i jakby wszyscy w takim domowej atmosferze jakoś będzie inaczej. A on gdyż tam przyjął, tak sobie myślał, że cała ta sytuacja będzie wypadać inaczej, protože tam była ta cała rodzina pohromadzie, tak oczekiwał inną sytuację. I kiedy on wszedł w drzwi, ja w tym czasie wyszła z jednego pokoju i on wchodził w drzwi. A gdyż on weszł do drzwi, a ja sam w tej dobie weszła do innej miejscowości. I ja zobaczyła, że on przyjechał. A gdyż sam widziała, że on przyjął. I on popatrzył na mnie. A on se podíval na mnie. I u niego był taki odruch, żeby znowu wrócić. No, on nie chyba taka reakcja, że chciał udziać krok do zadu. Ale potem opuścił głowę i tak mimo mnie przeszedł do końca i wszedł do innego pokoju. A on potem teda wyszedł, spustił głowę, a w ogóle wyhybał się mi pohledem a wyszedł do innej miejscowości. I ja poszła do drugiego pokoju też i stała znowu płakać i modlić się. A ja sam zaszła do innej miejscowości, a zaczęła sam se modlić a płakać. Daj, żeby odbyła się moja rozmowa z nim. A tak sam wolała k Bohu, modlila sam se, Pane Bože, prosím spôsob, abych se mohla bavit a mluvit s tím svým bratrem. Šatan tak mocno trzymał to serce. Satan tak mocno a silnie držel to srdce, že ne pozvaliav navit, ne dopuściav do tego, żeby my z nim mogli chociażby być razem i rozmawiać. Że ani nie dovolil, abychom my z bratrem mogli być společně a mluvit spolu. I on mojej siostry powiedział tak. A tak rzekł mojej sestrze. Niech ona przyjdzie do mnie. Ať ke mnie przyjde. I ja przyszła i usiądła naprzeciwko niemu. A tak ona se naproti niemu posadila.
I on opuścił głowę i znowu tak głowę wziął w swoje ręce. W pokoju. My usiądli jeden naprzeciwko drugiego. Jak możecie się spotkać? Tak. Już siostry w domu. Aha, jak już byli u sestry doma, tak jsme sedli naproti sobie. I on opuścił głowę, wziął tu głowę i nie mógł patrzeć na mnie dalej. On si tu głowę sklopił, a w ogóle się na mnie nie mógł dívat. I ja nie wiedziała, co powiedzieć. A ja jsem nevěděla, co mám říct. Nie wiedziała, co mówić, dlatego że to była tak zła sytuacja. Wobec nie wiedziała, co mam říkat, protože to byla tak špatná situace. Kiedy ten opętany przyszedł do Chrystusa, wpadł przed nim, ale mówił, że odejdę ode mnie. Když ten, který byl posedlý, přišel taky k pánu Ježíši a chtěl mu vlastně něco říct, ale řekl, odejdi ode mě. Kiedy válka byla tak mocná, že on přijechal do mě už, zavolal, vyřučil, přijechal a nemohl dalej za mnou. Když už byl takový boj, že on dokonce už i přijel, už tam byl a chtěl ale se mnou mluvit, ale zároveň to nešlo, byla taková válka. Já vyšla z domu i pošla tak po ulicích, po sněhu i modlila jsme. Odešla jsem z domu a šla jsem po ulici a jenom tak jsem se modlila. Plakala i mówiła, Panie Boże, Ty masz plan. Plakala jsem a říkala jsem, Pane Bože, Ty máš plán. Já svoje plány odkládám stranou. A já ty svoje plány dávám stranou. Prosím, aby Ty dělal zgodně s tvojimi plány. Prosím, aby si pracoval v souladu se svými plány. I u mě v srdci, v myšlech pojavilo se, aby pojechat do převodničencego kostela na Ukrajině. A tak v mé hlavě najednou vznikl takový nápad, taková myšlenka, abych jela na Ukrajině do vedoucích mého sboru. I poprosit, aby namaštěně zrobil. Ukrajiny. Tak, předsedy kostela adventistů, tak. Do předsedy církve adventistů sedmého dne, ano. Aby zrobit namaštěně. Aby byl pomazán. I zgodil se ten brat, bo dobře znal mě. Ten brat už souhlasil, protože mě dobře znal. Ještě tam s jinými pastorami rozmávil. Také tam ještě mluvil s jinými kazateli. Já pověděla, že je komunist, že je ateist. Řekla jsem mu, že je to komunista, ale ateista. Ale už je to ostatní dny jeho života. Ale to jsou už poslední dny jeho života. I já postaram se přegotuje jeho do namaštění. A tak se budu snažit, aby ho připravila na pomazání. Dobře. A on řekl v pořádku. I dogadali jsme na jutro tam na 16 hodin. A tak jsme se domluvili na další den na 16 hodin. I já vručila a dostępu do mojego brata dalej nie było. A tak jsem se vrátila a znovu jsem se nemohla dostat ke svému bratru. Jediné, co robila, chodila po ulicích, plakala i modlila se. Jediné, co jsem dělala, je, že jsem chodila po ulicích, modlila jsem se a plakala. Dočekala se v té 16. hodiny, přejechal samochod. A když jsem se dočkala 4. hodiny, přijel auto. I kedy siadali do tego samochodu, żeby jechat do jednego zboru v Kijově na namaštěně. A když už vyrazili. Tak, můj brat, máma, sestra, všichni. A když už jsme nastoupili do auta, abychom jeli do jednoho sboru na to pomazání. Bo já přes sestry pověděla bratu o tom namaštění, on zgodil se. Skrze sestru jsem svému bratrovi řekla o tom pomazání a on s ním souhlasil. A moji drogi, jak siadali do samochodu, to já stojala z tylu samochodu, żeby on nawet nie wpadać w jego oči. A když jsme nastupovali do auta, tak já jsem se snažila být někde vzadu, abych mu vůbec nebyla na očích. Aby... I on usiądł tam do kierowca a my wszyscy tam z tyłu. A on si sedl vedle řidiče a my jsme si sedli dozadu. Přejechali jsme do tego zboru. Přijeli jsme do zboru. Pošla tam do tego brata pastora. Šla jste k tomu bratru kazateli. Pověděla, já přepraszam, ale já nemohla jeho přihotovit. A já jsem řekla, omlouvám se, ale já jsem ho nemohla připravit. I mluvil, prosím, chociażby brat porozmawiał z ním. A tak jsem řekla, prosím, aby si s ním aspoň popovídal. Spotkanie się odbyło się. Ja ciągle była w tylu, z tylu, żeby brat nie popadać na oczy bratu. Oni się setkali, mówili spolu. Ja się stale drżela spadki, abych nie była na oczach stanu bratu. I nastał czas namaszczenie. A gdyż przyszła doba pomazania, wszyscy skłonili się na kolanie. Zasem wszyscy się poklekli. Mój brat, który był na wysokim stanowisku i przed którym wielu osób jakby tak stojało na kolanach. A mój brat, który miał wielkie postawienie, a ostatní lidé z něho měli jakoby respekt, měli úctu k němu. Teraz musel vstát na koleně před králem neba. Teď sám se musel poklonit a sklonit své kolena před králem nebe. Víte, jak on stával na koleně? Víte, jak on všichni jsme už stojali. Všichni jsme už. A u něho nohy držaly od toho, že třeba bylo pokorit. A jemu se třásly nohy kvůli tomu, že by se musel poklonit a pokleknout. Tak jakož povolně to sklonil. A tak pomalinku poklekl.
Bo nie było wyjścia, bo my wszyscy stojali na kolanach i jemu trzeba było stać na kolanie. On nie miał inną możliwość, bo my wszyscy jsme kleczeli, on si taky musel pokotać. Tak, szatan walczy za ludzi, moje kochanie. Satan tak strasznie bojuje o ludzi. Tak, on wszystko robi, żeby człowiek, żeby nie otworzył się człowiek na Pana Boga. On działa wszystko po to, aby człowiek nie otworzył to serce Panu Bogu. Żeby nie stał na kolanie przed Panem Bogiem. Aby nie poklekł przed Panem żeby Bogiem. Żeby tę pierwszą modlitwę nie zwrócił do Pana Boga. Aby se poprwę nie pomógł Panu Bogu. To już było w kościele adwentystów. A to już było w zboru adwentystów, w otoczeniu najgłówniejszych tych pastorów. A już był w przytomności tych najwyższych kazateli. A brat jeszcze drżał przed tym, żeby skłonić się na kolana. A on jeszcze się trzasł, neboli nie chciał się poklonić przed Panem Bogiem. I kiedy odbyło się namaszczenie, a gdyż już był pomazan, kiedy wstali wszyscy na nogę, gdyż wszyscy się postawili, pierwsze co on zrobił, to krok do tego pastora i wziął, podziękował go. První věc, kterou udělal, tak přistoupil k tomu kazateli, vzal ho za ruku a poděkoval mu. Já stála z tylu, mě srdce tak, větě, bochalo. Já jsem stala vzadu a takhle mi pušilo srdce. Bo tak kochali my všichni, kochali bardzo brata. Protože jsme tak všichni milovali toho mého bratra. Dla nás on byl čímsi v našem domu i v ogóle jeho otočení, všichni lidi ho kochali. Protože všichni doma jsme ho milovali, my jsme ho rádi. Jediný problém byl u mě s ním i za věry. A jediný problém byl mezi mnou a ním kvůli víry. Jeho kochali ti, kteří nad ním, i jeho kochali ti, kteří pod ním. Milovali ho ti, kteří stali nad ním, i ti, kteří byli pod ním. Bardzo dobré, teplé relace má s lidmi. On měl s lidmi opravdu hezké, teplé, vřelé vztahy. I teraz, moje kochanie, odbylo se namaszczenie. A když byl pomazán, i on tak stojí. A takhle stál. I tak na všech patře. Tak se na všechny díval. Patře. Všechna všechny se díval. I já rozumím, že on teraz bude povrůčit do mě. Věděla, že on se teď bude muset podívat na mě. Já zobačila, že on už skeruje do mě. A jak už jsem viděla, že ten svůj zrak měří ke mně, tak jsem udělala tohle. Tak, bo bála się znowu, że te zło znowu wstąpi w niego i ja se bála, że do niego to zło znowu wstąpi. I tak ja stoję. Tak właśnie stała na ten i tak kłoniła się głową kroki jego. A tak słyszym na tak jego kroki. Na stopy jego widziała. A widzim jego stopy jak do ke mnie. Tak drugi raz jej się więcej tak myśli, co on będzie robił. A jeśli widzę se bała, że kasy co on będzie działać. I już kiedy on do mnie podszedł tak bardzo blisko. A mnie przyszedł tak blisko. Ja podejmuję na niego oczy. Tak sam na niego podejmuję. W niego tyle miłości w oczach. A w jego oczy było tylu łaski. Otworzył tak ręce. Tak otworzył ruce. Wziął tak mnie. Tak mnie za... objął mnie. Tak my stojali. Tak my stali. On płakał i ja płakał. On płakał, a ja sam płakała. Moje kochanie, wreszcie. Mi drazi, koniecznie. Wreszcie szatana tam nie było. Koniecznie tam nie było satan. Wreszcie tam te dwa serca, które kochali jeden drugiego. Koniecznie tam byli ta serce spojena, które się nawzajem milowali. I moja siostra. Moja maminka i sestra. Wszyscy tak wzięli się, przytulili się jeden do drugiego. Tak myśmy się jeden, drugie objali się nawzajem. Widzieli, jaką walkę toczył. Protože, bo widzieli, jaka to była naprawdę wielka walka. Wyjechała ja na tydzień znowu do domu. Na tydzień jsem znowu jela domu. Ale powiedziała jemu, jeżeli trzeba będzie, ja przejadę. A rzekła jsem mu, gdyż budeś potrzebować, ja przyjedu. I za tydzień on podzwonił, żeby przyjechała. A za tydzień mi woła, abych przyjęła. Przyjechała już do niego. Przyjęła jsem k niemu. I poprosiła w lekarzy, żeby być tam u jego pokoju. A poprosiła jsem lekarzy, aby tam byli u niego w pokoju. Bo rak u niego był już w takim stopniu, że w niego tutaj było takich dwa jaja. Protože rakovina už byla v takovém stavu, že tady měl takové dvě vejce. Tutaj pošlo všechno. Tady už měl metastázy. Tuta pošlo na hlavu. Na hlavu mu to šlo. To všechno bylo už v takém stani, že buď byla taká, že nejmocnější léky nedělaly více než hodina. On už byl v tak špatném stavu, ta rakovina už tak byla prolezla v něm, že ty nejlepší léky, které si bral, tak mu účinkovaly maximálně hodinu. Byl už bez losů. Už neměl vlasy. I z takého mężczyzny, takého pod 90 kg vysoký. A z muže, který měl skoro 90 kilo a byl vysoký. Pozostalo možná 50 kg. Zůstal z něho tak asi 50 kg. Už majže na nohách nestojel. Skoro ani nestal na nohou.
I kiedy przyjechała, to one przygotowały dla niego w ten dzień, kiedy przyjechała, już chcieli rozpocząć narkotyki dawać. A ten dzień, gdy się k niemu przyjęła, tak już mu chcieli zacząć dawać drogi. I ja poszła od razu do tych głównych lekarzy. A hned jsem przyszła k niemu hlavním doktorom. I zapytała, czy mogę być w, tutaj, w tym miejscu. A zapytała jsem se, jestli tam můžu být v této místnosti. I zapytała, czy mogę być, czy możemy nie dawać tych zaścieków, tych narkotyków. A pytała jsem se, jestli bychom mohli udělat to, že bychom mu nedali ty drogy. Powiedziała, że jestem adwentystką. Rzekła sobie, że jestem adwentystka. Powiedziała, że mam wiarę, że można to, że pan tu chorobę może cofnąć. A rzekła sobie, że jestem wierzyca, ja wierzę tomu, mam tu wiarę, że pan Bóg tu nemoc może jakimś sposobem zmiernić, nebo że jej może oddalić. I on mi nie powiedział, że w zasadzie już nie ma nadziei. A on mi rzekł, że już w podstawie nie ma żadna nadzieja. Po prostu chcą jego doprowadzić do śmierci bez takiego strasznego bólu. Że go chcieli jenom dowieść do śmierci bez tych bolesti. Moi drogi, ja widzę, że już nie mam czasu. Teraz widzę, że już nie mam czasu, po prostu skracam. Skracam to wszystko i powiem wam tak, że była u niego przez 4 tygodnie. Była sam u niego, widzę, 4 tygodnie. Pierwszy tydzień pan budował wiarę w nim. První týden pán Bůh v něm budoval víru. Přijechalo bardzo dużo osób z adventistów, których pán uzdrowił. Přijelo za ním mnoho lidí adventistů, kteří byli uzdraveni, které pán Bůh uzdravil. Jsem tam, já žučila na modlitevní grupy, že by modlili se. Oni věděli, že tam jsem, já jsem je poprosila ty modlitevní skupinky, aby se za to modlili. Přijeżdżali osoby, které świadczyli o tym, co Bóg dokonał w ich życiu. A tak przyjeżdżali ludzie, którzy rzekali skuszeności, co Pan Bóg udzielał w ich żywotach. Ja to powiem może wtedy w popołudniowym tym programie. Można to rzeknę potem odpoledne. O tym jeszcze tydzień Pan mu dał czytać Słowo Boże, studiować Słowo Boże tak, że tyle osób przygotowała do chrztu, ale nigdy nie wiedziała, żeby tak mocny umysł, jasny umysł, tak chwytał prawdę Bożą. A ten drugi tydzień, on cały tydzień studiował Biblię. Ja już sam tolik ludzi wyuczywała, ale nigdy sam nie widziała, aby niekto mógł mieć taki silny rozum a porozumienie, że rozumiał tomu, co czytał. Po dwóch tygodniach mojego pobytu. A po dwóch tygodniach mojego pobytu tam. My z nim od razu poszli na post. Jsme se začali postit. Postit i pili tylko vodu. A pili jsme jenom vodu. I levativa. Nějaké projímací asi. Tak. Projímací látky. To tylko voda i to všechno. Tak, no. I przyjeżdżali tam nasi braci i siostry z naszych zborów. Przyjeżdżali za nami bracia i siostry z naszych zborów. I jednego razu dzwoni do mnie później starszy zboru kościoła trzeciego zboru w Kijowie. A jedną wieczór mi wołał przedstawiciel trzecinarzu. Tam 1500 jest. Jednego zboru. Aha, jednego ze trzy zboru tam. Tak. Tam w tym zborze 1500 ludzi było. A w tym zboru było 1500 ludzi? 1500, tak. Mhm. I on rano, kiedy czytał pobudkę. A gdyż rano czytał ranní trzynku? Usłyszał głos. Usłyszał głos. Że jedzie, był nazwany nazwisko mojego brata. Słyszał jakoby przyjmienie tego mojego brata. Jedź do niego i powiedz mu, że ja chcę z nim zawarte przymierze. A jedź k niemu a rzeknij, że se z nim chcę smierzyć. Moje drogi, on cały dzień szukał tego mojego brata. On cały dzień szukał tego mojego brata. I wreszcie zadzwonił do jednego pastora z Kijowa, który wiedział, był u mojego brata. A potem zawołał jednemu kazateli z Kijowa, który wiedział, że mój brat. A zawołali mi? Do 8 wieczora. W 8 wieczora. I powiedzieli, czy możemy przyjechać. A zapytali się, jeśli mogę przyjechać. Tyle śniegu, las. Tyle śniegu, les. Ja mówię, no to proszę. Ja jestem rzekała w porządku, przyjechać. I oni przyjechali kiedy do nas. A tak przyjęli k nam. I ten brat Kolbacz. A brat Kolbacz. To jest syn byłego przewodniczącego. To jest syn bywalego. W 60-tych latach wedącego. Przewodniczący kościoła na Ukrainie. W 60-tych latach był wedący przedsedą cyrkwy adwentystów. Tak, a to jego syn. A to był jego syn.
I on przyjechał do niego i powiedział, że wiesz, Nikolaj Jakowlewicz? A on k niemu przyjechał, że wiesz, Nikolaj Jakowlewicz? Ma dzisiaj głos od Pana Boga, że Pan chce z Tobą zawarte przymierze. A dneska jestem od Pana Boga słyszał głos, że chce z Tobą zmierzyć. A ja siedziała z takimi oczyma. A ja jestem siedziała z takimi wykolonymi oczyma, protože... Ja 3 miesiące przygotowywała do chrztu ludzi. Ja jestem 3 miesiące przygotowywała ludzi ke chrztu. Całą Biblię trzeba było przekazać, żeby słowy człowiek zrozumiał. A całą Biblię było trzeba jakimś sposobem rzec, a przekazać, aby oni tomu rozumieli. Jeszcze pastory sprawdzili to. A potem to jeszcze skontrolowali kazatele, jestem czy był dobrze przygotowany. A tutaj tydzień, jak człowiek stał wierzący. A tady týden člověk, který začal věřit. A Pán Bůh mluví, že chce zavarte přeměřit. A Pán Bůh říká, že se s ním chce smířit. Víte, dlaczego Pán zvrúčil se do tego pastora? Víte, proč Pán Bůh to řekl tomu kazateli? Já by nikdy nezrobila tego. Já bych to nikdy neudělala. Pro mě to bylo nereálné, nemožlivé. Pro mě to bylo nemožné, neuskutečnitelné. Pán Bůh vidí naše srdce, mluví Valentino, s tobou nemá čeho robit. Pán Bůh vidí naše srdce a říká, Valentino, s tebou to nemá cenu. I víte co? Můj brat, kdy uslyšel to slovo, podněl dvě ruce. A víte co, když můj bratr uslyšel ta slova, tak podnesl ruce. Tedy pověděl, že já navíc nevstáně vejít ze špitále, já nechodze už na nogách. Řekl, já už ani nemůžu odejít z té nemocnice, já už nemůžu vůbec chodit. I tady ten brat Kolbač pověděl, to víš, co zrobíme přes hlasování. A tak bratr Kolbač řekl, víš, co uděláme hlasování. Zbor odhlasuje. Zbor tuto sobotu odhlasuje. A jak vyjdeš z tego špitala, to vtedy bude vodný křest. A jestli odejdeš z této nemocnice, tak bude vodní křest, že budeš ponořen. A vy myslíte, že když šatan zdaje pozici, když šatan mluví, no dobré, to už nemá čeho robit, mě já pošel. A myslíte si, že šatan se jenom takhle chce zdávat? Myslíte si, říká, no tady už nemám co dělat, tak půjdu? Ne, nikdy. Nikdy. Jeżeli rozpočínáme pracovat nad člověkem. Když už začneme na člověku pracovat. Jeżeli pan rujnovat tady ryko, pracuje nad tím, żeby uratovat tego člověka. Šatan válčí do konce. A když už Pán Bůh pracuje na té jirišské zdi a snaží se toho člověka zachránit, tak Satan pracuje až do konce. Jutro křest a on dzisiaj bude válčit. Zítra má křest a dneska ještě bude bojovat. Za hodinu křest a on bude válčit. Za hodinu bude mít křest a on ještě teď bude bojovat. Bude hodina po křtu a on bude válčit. Bude hodina po křtu a on ještě bude bojovat. Šatan nikdy nerezignuje ze svých ofiary, ze svých pozic. Satan se nikdy nevzdává svých pozic. I víte, co on získání duše. Kiedy ja poszła z tymi pastorami, żeby wyprowadzić ich, a gdy szła z nimi kazateli, aby ich wyprowadziła, tak sam wielce płakała. Celowała i płakała ich i mówi, jak wam przyszło takie do głowy? A ten rzekła, jak was to napadło? Do niej głowy nic nie przyszło. Pan powiedział, że on chce zawarte przymierze swoim bratem. A on rzekła, to nie napadło mnie, to mi Pan Bóg rzekł, że Pan Bóg chce zmierzyć z tym bratrem. A ja mówię, a że on nie zna słowa. A ja sam rzekła, on przecież nie zna słowa Bożego. A on mówi, no to do niego mów. No tak to rzeknij jemu. Moi drogi, wracam, a mój brat otrzymał zasięg narkotyku takiej siły i tyle, że wybił na 3 dni, był nieprzytomny i nie przechodził do siebie. A gdy sam się wrócił ke swemu bratru, tak oni mu podali tak silne narkotykum, że on był 3 dni zupełnie mimo, on był bez świadomi, albo nie był schopen. Przyszła dziewczyna, która była na urlopie. Przyszła jedna holka, która była na dovolené. I był pierwszy dzień po urlopie. A to był jej pierwszy dzień po dovolené. A wcześniej brat krzyczał w nocy i ona powinna była wstawać i chodzić jemu tam coś. A předtím, když bratr v noci křičel bolesti, tak ona vždycky k němu měla přijít a dát mu něco proti bolesti. I ona podjela decizi. A tak ona se rozhodla. Stávat do něho v noci. Nebude k němu stávat v noci. Teraz jemu dám tak, že by on spal celou noc. Teď mu dám takovou dávku, že bude spát celou noc. A my už ponad 2 týdny na vodě. A my už asi víc jak 2 týdny jsme byli jenom na vodě, měli jsme půst. I ona o tom nevěděla, že těch zašíků nedávali v obule. A ona vůbec nevěděla, že tady ty narkotiky nebo ty léky nedávali předtím vůbec. Já vidím, že což s mojím bratrem děje. A tak vidím, že se něco s mým bratrem děje. On prostě nemohla jeho obudit. Já jsem ho nemohla vůbec probudit. I pošla do té dívčiny, mluví, vy což robili? A tak jsem šla k té slečně a říkám, vy jste něco dělala? A robila? A ona, ano, a co? Narkotik dala. No dala jsem mu lék, narkotiku. Víte co, já jí mluví, co vy narobili? A já si říkám, co jste to udělala? Moje kochanie, ale na deň sobotnej on już przeszedł w siebie. Ale midrazi w sobotu on już przyszedł k sobie. I moja siostra przyjechała do niego, a ja pojechała do zboru. A tak moja siostra przyszła k niemu, ja sam jechała do zboru. Bo my już napisali z nim te
Świadectwo wiary. Myśmy z nim zepsali tu swoją wiarę wyznał. Tak, on wszystko napisał na tak. Te wszystkie doktryny. Ze wszystkim souhlasil, ze wszystkimi doktrynami. Dziesięcina. A on mówi dwie dziesięciny. A na desátky řekl dvakrát desátky. Vepřovina. A on mu mówi soja. A když mu řekli, aby nejedl maso, a soju budu jenom jíst. Do kościoła v sobotu. Do zboru v sobotu. A on mówi, zbuduje kościół. Ja, postavím celý zbor. Takže to bylo také nesamovité. Ja cieszyła się, aż szczególnie za dziesięciny. Dwie dziesięciny. Ja jsem se radowała, a zvláště řekl, że dvakrát desátky. To będzie dobre. No i poszła i kościół, ten brat, któremu głos Boży to przemówił, to wszystko powiedział na kościół, dała jemu tak to. Tak temu bratrowi, który miał to widzenie, któremu Pan Bóg rzekł, że se chce zmierzyć z nim bratem, tak mu to wszystko rzekł, widna z uwiru. Nie tylko podjął rękę, cały kościół wstał i powiedział, tak, Panie Boże, przyjmy, zawsze z nim przymierze, niech będzie cały, Twoje dziecko. Cały zbor z nim souhlasil, aby se z nim zmierzył, aby opravdu pokrzcien, aby to było Twoje dziecko. I potem po tym nabożeństwie dużo osób, młodzieży i wszystkich pojechało do niego do szpitala. A po tej pobożności spoustu ludzi, młodzież, jeli k niemu do nemocnice, spiewali mu, wyprawiali skuszeności, czytli Boże słowo. A moi drogie, po tym chrzcie, a po tym chrztu, nastąpiło niesamowity czas u mojego brata w relacjach z Panem Bogiem. Pak po tom křtu nastal úžasný takový zvrat, co se týče vztahu mého bratra s Panem Bohem. Vážně připravit člověka do Kristusa. Někteří říkali, křest není důležitý, důležité je přivést toho člověka k Pánu Ježíši. Moje kochanie, pamiętajte, že zavarče přeměřem, v přeměře s Panem Bohem je bardzo, bardzo vážné. Mí drazí, pamatujte si, že to smíření s Bohem, ten křest je pro člověka je velice důležitý. Duch Svatý, který do křtu je obok, po křtě je v srdci. Duch Svatý, který je do křtu, je vedle toho člověka, tak po křtu je v člověku. To dziecko, które jeszcze jest dzieckiem szatana, po chrzcie jest dzieckiem Bożym. To jest usynowione dziecko Boże. Ten człowiek, który jest przed chrztem jeszcze dzieckiem szatana, tak po chrzcie jest dzieckiem Boga. To jest dziecko Królestwa Bożego. To jest dziecko Królestwa Bożego. To teraz Pan ma nad nim prawo, a nie ktoś inny. Pan Bóg ma już na niego nárok, nie nikt inny. I wiecie, co mój brat robił? To była bajka. Wieczorem, czy w dzień, czy co, czytam jemu słowo. Sedzę na jego łóżku, czytam jego słowo. A tak, gdy sam siedział na jego posteli, a tak sam czytał jego Biblię, a potem położyła Biblię, on położył swoje ręce, ja położyła na niego swoje ręce. Gdy sam tu Biblię położyła, tak on na niej położył swoje ręce, ja sam położyła swoje ręce na niego. Dwa serca, które zjednoczone przez Ducha Świętego, to jest niesamowite radość. To jest nieskuteczna radość, gdy są dwie serce spojone tą Bożą łaską. I ten mój komunista, ten mój ateista teraz woła do Pana Boga. A ten mój komunista, ateista, teď woła k Panu Bogu, śpiewa. Pracuje się k Jego Słowu, raduje się z tego. Moi drogie, mi drazi, Jericho rujnuje tylko Pan Bóg. Jericho może zniszczyć jedynie Pan Bóg. Jeżeli my to zrozumiemy, jeśli to pochopimy, jeżeli chwycimy przez wiarę Pana Boga, jeśli se wiarą chopimy Pana Boga, Jego obietnice, Jego zaslíbení, to kiedy On przyjdzie, tak gdyż On przyjdzie, to będziemy uzdrowieni. Będziemy uzdrowieni duchowo. Duchownie i fizycznie, a tak fizycznie. To będziemy zbawieni, będziemy spaseni, bo będziemy podobni do niego, ponieważ jemu będziemy podobni. I on nie będzie chodzić z pochodnią i szukać wiary. On nie będzie chodzić z pochodni a szukać wiary, bo ta wiara będzie, ponieważ ta wiara będzie. Napisano w czasach końca. Je napsané, že v době konce będą czasy apostolskie. Budou doby apoštolů. Będzie ještě více cudů, než bylo. Bude ještě více zázraků, než kdy bylo. Pytanie dzisiaj, czy uwierzymy, że Pan jest wszechmogący, że Pan Bóg jest wszechmogący, czy będziemy z każdym problemem biegnąć do lekarzy, a nie będziemy z każdym problemem biegać k lekarzy, k soudu, czy będziemy z każdym problemem najpierw iść do Pana Boga? A nie, bo pójdziemy z każdym problemem najpierw k Panu Bogu. Czy będziemy zdejmować sandały swoje i czujemy się w obecności Pana jako na świętej ziemi? A będziemy w przytomności Pana Boga jako na świętej ziemi? Dzisiaj jest czas, gdy Pan chce objawić swoją moc. Dneska jest doba, gdy Pan Bóg chce projawić swoją moc. Czy pozwolimy Jemu? Dowolimy Mu to. On chce pokazać nam swoją falę. On nam chce ukazać swą wolną. On chodzi i szuka serce. On chodzi a hleda serce. W którym
by mógł działać, w którym by mógł působit. On chodzi i szuka człowieka. On chodzi a hleda człowieka, który by zaufał jemu bezgranicznie we wsze, który by mu bezmeznie uwierzywał w każdej sytuacji. On dzisiaj puka do twojego i do mojego serca. On dnes klepe na twoje a moje serce. I mówi, mam plan dla zbawienia twojego. A on rzeka, mam plan pro twoje spasenie. Twojego domu. Pro spasenie twojego domu. Twojego zboru. Twojego zboru. I twojego kraju. A twoje zemnie. Czy wierzysz w to? Wierzysz temu? Żywa wiara. Żywa wiara. Tego teraz potrzebuje Pan. To teď Pán Bůh potřebuje. I tego chce nám dát. A to nám chce dát. Skloňme se na Pána. Pokloňme se před Pánem Bohem. Ojče náš kochaný i milosrdný. Náš drahý milující Otče. Tak bardzo tobie dziękujemy za to, że ty tak nas ukochał. Tak moc ci dziękujemy za to, że si nas tak moc zamilował. Że oddał swojego ukochanego syna. Że si nam dał swego milowanego syna. Żeby każdy z nas nie zginął. Aby każdy z nas, aby żaden z nas nie zaginął. Ale uwierzył. Ale uwierzył. I był zbawiony. A był spasen. Panie, ja proszę o te wszystkie twoje dzieci na tym miejscu. Pane, prosím tě za všechny děti na tomto místě. Za wszystkie dzieci twoje w tym kraju. Za všechny děti v této zemi. Żeby ty dał tej żywej wiary. Aby si im dal svou živou víru. Żeby każdy mógł doświadczyć dzisiaj ciebie jako żywego Boga. Aby każdy cię mógł dnes zakusić jako żywego Boga. Boga, który stworzył niebo i ziemię. Boga, który stworzył niebo i ziemię. Który trzyma swoim słowem wszystko. Który wszystko utrzymuje swoim słowem. I który moc tego słowa działa dzisiaj. A którego moc słowa dnes působí. Daj nam uchwycić twoich obietnic. Prosím, pomóż nam, abychom se drželi tvých zaslíbení. Daj nam uwierzyć w twoje słowo. Pomóż nam, abychom uwierzyli twojemu słowu. Panie, prosimy, żeby ty objawił twoje plany dla Čech i dla każdej osoby na tym miejscu. Pane, prosím, aby si ukázal své plány pro Čechy i plány pro každého člověka na tomto místě. Prosíme, żeby přes prosté posłuszeństwo twojemu słowu. Prosíme tě, abychom skrze jednoduchou poslušnost tvého slova. Panie, ty mógł wreszcie zrujnować mury jerychońskie tego świata, tego kraju i naszych dusz. Aby si koniecznie mógł zniszczyć zdi Jericha, tohoto kraje, těchto duší a všech lidí. Panie Boże, jesteśmy twoimi dziećmi. Pane, jsme tvými dětmi. Jesteś naszym Bogiem i my należymy do ciebie. Ty jsi naším Bohem a my ti patříme. My nechceme, żeby nad námi vládzu mal šatan. Nechceme, aby nad námi vládl satan. My nechceme, żeby přes grzechy on zamieszkał v našich srdcech. My nechceme, aby skrze hříchy on bydlel v našich srdcích. My nechceme, żeby my stali się tym Jerichą. Nechceme se stát tím Jerichem. My chcemy, żeby ty nas uwolnił. Chcemy, aby si nas wyswobodził. My chcemy, żeby w naszym sercu ty był na twoim tronie. Chcemy, aby si w naszych sercach był ty na tym tronie. Panie, my prosimy, żeby ty pozwolił, żeby my zamknęli się na ciebie. Pane, prosím, pomóż nam, abychom se tobie nie uzavřeli. My prosimy o to, żeby twoja miłość była wlana przez Ducha Świętego w naszych sercach. Mocnie prosimy, aby do naszych serc była wlita twoja łaska. Panie Boże, spójrz na nas łaskawie. Pane, prosím, dívej se na nas milostivě. Ukochany Jezu, wznieśli modlitwy do naszego Ojca w imieniu Twojej przelianej krwi. Milowany Jezusie, prosím, modli se za nas w imieniu Twojej prolite krwi. Wybacz nam nasze niedowiarstwo. Prosím, odpuść nam naszą niedowieru. Wybacz nam brak miłości. Odpuść nam, że nie mamy dostatecznie łaski. Wybacz nam brak jedności. Odpuść nam niedostatek jednoty. I dotrzyj do naszych serc. A prosím, dostań się do naszych serc. Daj nam pokuty, daj nam wyznać grzechy. Daj nam, prosím, pokání, prosím, abychom vyznali své hříchy. Daj nam wstręt do grzechów i nienawiść do nich. Daj nam, prosím, odpor a nienawiść k hříchu. Pań, wstań obronie twoich dzieci. Pane, prosím, postaw se na obranu swych dzieci. I poprowadź nas wszystkich na ostatni bój.
A prosím, veď nás všechny k té poslední válce. Bo chceme, aby už na té zemi bylo tvoje království. Protože chceme, aby na této zemi už bylo tvoje království. I dlatego prosíme, pospěši do nás na pomoc. A tak tě prosím, aby si pospíšil k nám na pomoc. I vylej ducha tvojego świętego. A vylej svého svatého ducha. Vylej ducha tvojego víry. Vylej tvého ducha svatého víry. Vylej ducha tvojego milosti. Vylej prosím ducha tvé lásky. Vylej ducha naděje. A vylej ducha naděje. Pane, prosím, aby z tego miejsca tvoje děti pojechali do svojich zborů. Pane, prosím, aby z tohoto místa tvé děti jeli do svých zborů. I aby překazali, že ty líčíš i šukáš těch, kteří stanou v lomě za tvoje dělo. A pane, aby předali v těch zborích, že ty počítáš a hledáš ty, kteří by chtěli jít do tvého díla. Děkujeme za všechny cudovné díla na té zemi tvoje. Děkujeme ti za úžasné díla tvoje na této zemi. I děkujeme, že už vkrutce dokončíš do konce to tvoje dílo. A děkujeme ti, že ty už brzo dokončíš to své dílo. A my velbíme tebe i děkujeme teraz i chceme to robiť přes celé věky. Amen. A my ti děkujeme a chválíme tě teď a chceme to dělat skrze celou věčnost. Amen. Amen.